Hit kolejki pierwszej ligi, Minecraftowej ligi żużlowej. Papież Kablanczu, Devil kontra TVET, Wilki Krosno. Witam Państwa bardzo serdecznie. Marian Świderowski. I Wojciech Wojtek Mandrysz. Czas na tylko nie wiem, na szybko skład obydwu zespołów w drużynie TVET, Wilków Krosno pod jedynką. Jakub Wadas pod dwójką, Jan Balanowiec pod trójką, Jarek Lewandowski pod czwórką, Daniel Wojewoda pod piątką, Patryk Kuzber pod szóstką, wicekapitan Kacper Jacek pod siódemką, Bartosz Unton, kapitan, i pod ósemką Dawid Baran. W drużynie gospodarzy, czyli Papież Kablansku Devils, z dziewiątką Jacek Bemir, z dziesiątką Bartek Krawicki, jedenastka to Eddie Orzeł, dwunastka Mariusz Bonner, trzynastka to wielki owner Michał Czubkowski, czternastka zastępowany ZZ-ką Sebastian Guczowski, z piętnastką będzie Bartosz Świder, a rezerwowym będzie się kapitan drużyny Richard Tirlitz. Tak jest, no troszeczkę opóźnienia związanego z problemami z między innymi naszym podnośnikiem. No cóż, tak to czasem wygląda. Przepraszamy za opóźnienia, przepraszamy zawodników za opóźnienia, bo to między innymi również i przez nich takie, a nie inne opóźnienia, znaczy no przez nas takie opóźnienia nastały. Już to więcej wjeżdżam do biegu pierwszego, a w tym biegu pierwszym Jakub Wadas, Jacek Bemir, Jarek Lewandowski i Eddie Orzeł. Ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć o tym meczu. Generalnie spodziewamy się, obydwie strony spodziewają się raczej meczu do jednej bramki, ale Diabły z Landshut już pokazały to sezonie, że walczyć do ostatnich biegów potrafią. No ten ostatni mecz z Gwardią Warszawa bardzo pechowy, przegrany w dwóch ostatnich biegach 5-1. Tak naprawdę Diabły wypuściły sobie tą wygraną ze swoich rąk. No, wielka szkoda drużyny z Bawarii. Co to Wilków Krosno? Ostatni mecz wygrany z Vibers Boat Racing Club Amsterdam na własnym torze. Pierwsza porażka Vibers w rozgrywkach pierwszej ligi. I to bolesna, 53-37. Widzimy, że tam już są ustawieni. Eddie Orzeł dzisiaj rozpocznie z tego pola zewnętrznego. Kiedy rozmawiałem z Michałem Czubkowskim, zawodnikiem Lansu, to mówił, że te czwarte pole jest wręcz jest bardzo słabe. No zobaczymy, jak sobie Eddie na swoim domowym torze poradzi. Pamiętamy, że pierwszy mecz drużyna Devils pojechała z Stalą Gorzów. No to akurat był mecz raczej do zapomnienia, jeśli chodzi o emocje. Olgit poszło, Wadas, Bemir, Lewandowski i Orzeł. Bieg pierwszy wystartował. W tym momencie dobrze ze startu Jakub Wadas i on wychodzi na prowadzenie. Wysiada z łódki, a raczej ze swojego motorku Jacek Bemir. I to będzie wykluczenie. Woła zawodników sędzia dzisiejszego spotkania Mikołaj Whiteson. Kaczmarek do parku maszyn. No, dawno nie mieliśmy takiej sytuacji w naszej lidze, żeby zawodnik wysiadł z łódki w trakcie biegu. No ale cóż. No po prostu pech i pewnie po prostu, mówiąc kolokwialnie, po prostu misklik ze strony zawodnika drużyny gospodarzy, a więc no nie najlepiej zaczyna ten mecz drużyna Diabłów. No teraz właśnie pytanie, czy Jacek Bemir zrobił to specjalnie, czy jest to zaplanowana akcja, czy po prostu doszło tam do misklika, bo to wiadomo też, może tutaj nie wydaje mi się, że... Bo takie zachowanie, pamiętam, że to zachowanie mogło się nawet skończyć kartką i to czerwoną. Jestem ciekawy, jaką podejmie decyzję Mikołaj Kaczmarek. No raczej do celowości tego zachowania, no po prostu nie wydaje mi się, żeby zawodnik Diabłów jadąc na drugiej pozycji mógł zrobić to celowo. No, znając też ekipę. Jacek Bemir otrzymuje czerwoną kartkę za wyjście z łódki podczas... No cóż... No tak, to jest to, o czym mówiłem, a więc Diabły... Fantastycznie rozpoczynają ten mecz. Perfekcyjnie, można by powiedzieć. No, myślę, tak, że teraz ten kurs 1.50 na Bałtyku, na którego bardzo serdecznie zapraszamy.
możliwość obstawienia meczy za walutę Minecraftową. Tak, tutaj zawodnicy się kłócą. Kłócą się zawodnicy, że nie ma za to czerwonej kartki. Zapytam się jako wydawcy Jakuba Gurbisza, tutaj jest suflerki, mi podpowie. Czy za to faktycznie jest czerwona, Kuba? No bo dobre pytanie, w sumie. No, dobra. To w sumie dobre pytanie, to ja to sprawdzę. Na pewno pamiętam, że kiedyś za to była czerwona kartka. Nie, czy inaczej, nawet nie pamiętam, czy to była czerwona, czy to była czasem, czy za to czasem nie było żółtej kartki. Nawet jeśli to... No tutaj Patryk Kuzber tłumaczy, że w porę czerwonych kartek za to było. Nie wiem, dla mnie... Odpaliłem sobie regulamin, sorki, już rzuciłem tak przerwę, odpaliłem sobie regulamin i idealnie widzę podkreślone przez samego Unera Michała Czubkowskiego jest to w regulaminie. Ale jest to punkt 5, podpunkt C, wbiegnięcie na tor z trybun albo z płyty stadionu podczas biegu. No tutaj nie, czy to można tak samo interpretować, bo jednak to był zawodnik, który jechał w tym biegu i to był po prostu mistrzik. No okej, jeśli to jest dobre pytanie, bo faktycznie, jeśli nie jest to wpisane, że jeśli zawodnik wyjdzie z łódki w trakcie biegu, to to jest czerwona. Tutaj wykłócają się zawodnicy Landshut, tutaj nawet pan owner, czyli zawodnik właśnie Diabłów wszedł na budkę. Przeanalizować tą sprawę. To w sumie któryś z nas mógłby pójść tam na budkę to zobaczyć. Nie przeszkadzajmy chłopakom i tak dostaniemy ten... W sumie fajnie, że to się tak zaczęło, bo przynajmniej możemy powiedzieć coś też o tym meczu. Bo tak, możemy nadrobić straty. Tak, bo z racji na opóźnienia, jakie miały tutaj miejsca, nie powiedzieliśmy zbyt dużo o tych dwóch zespołach. I też o tabeli. Jeśli chodzi o tabelę, to i TZ Wilki Krosno, i Papież Kablansku Devils mają po 3 rozegrane mecze. Jak na razie Wilki Krosno z kompletem 6 punktów nie przegrały jeszcze ani jednego spotkania, wygrywając kolejno z Motorem Słubice 68-20 na własnym torze. Na wyjeździe z Gwardią Warszawa 33-55 oraz z wcześniej wspomnianym Vibers Boat Racing Club Amsterdam 53-37. Landshut Devil zaś, tak jak wspominałem w pierwszej kolejce, to był na razie ich jedyny mecz na domowym torze. Wygrali z Stalą Gorzów 67-11. No to był bardzo szalony mecz. Mecz, którym zawodnicy z Gorzowa pojechali, jeśli dobrze pamiętam, w 3 albo 4, z czego jeszcze jeden zawodnik okazało się, że miał zawieszenie i w tym meczu nie miał w ogóle jechać. Więc te punkty jeszcze mu zostały odjęte. Następnie Landshut wygrało w Miszkolcu 43-46. Była to pierwsza w historii wygrana Diabłów na wyjeździe. Nie udała im się ta sztuka w sezonie 0-1, no w sezonie 0-2. Już w drugiej kolejce im się udało to przełamać. No i ten pechowy mecz w Warszawie na stadionie Gwardii 46-44, tak jak wspominałem, Diabły wygrywały wówczas z Gwardią 42-36. Zmiana decyzji. Zmiana decyzji. Tak jest. Właśnie, czy ta kartka zostanie usunięta, czy będzie to inny kolor? Żółta to by mogła być, aczkolwiek nie ma nikogo na budce. Chyba, że teraz tam się zaroi żółtą kartkę. Otrzymuje. Oraz rozszerzenie przed czerwoną kartką. To w sumie masło maślane, bo żółta kartka jest ostrzeżeniem przed czerwoną kartką, więc no cóż. No w każdym razie zawodnik Landshut tak czy siak jest wykluczony z tego biegu, ale no bez czerwonej kartki dla niego, a więc taki plus dla Jacka Bemira, dla Jackpotu, dla Jackpota Team. Jackpot Team, tak się nazywa. Taki nick posiada w Minecrafcie zawodnik. Zawodnik Landshut. No cóż, Eddie Orzeł ma bardzo trudne zadanie. Musi z zewnętrznego pola objechać Jakuba Wedesa i Jarka Lewandowskiego, a więc dwóch tak naprawdę, jednych z dwóch liderów
drużyny z Podkarpacia. Jakub Wadas, o którym mówi się, że jest w naprawdę niesamowitej formie. Jarek Lewandowski, pamiętamy jego występy jeszcze dla Bellevue Aces, gdzie wspólnie z Bellevue zdobywał wicemistrzostwo pierwszej ligi. No i co warto dodać na temat Jarka Lewandowskiego, to wraca po kontuzji. To nie kontuzji Minecraftowej, tak, ale w tym prawdziwym życiu. Tak jest, Jarek Lewandowski, jeśli chodzi, on miał chyba kontuzję, nie pamiętam, co dokładnie była za kontuzja, ale faktycznie. Ręki, tak. Tak, no to z ręką coś, no, tak, no to wiadomo, że raczej z uwagi na kontuzję nogi, raczej by kariery nie musiał wstrzymywać. Powtórka w biegu numer 1, Wadas Lewandowski i spod płotu osamotniony Eddie Orzeł. Dobry start Wilków z cross na Eddie, teraz po szerokiej próbuje finiszami Jarka Lewandowskiego, nie udaje mu się ta sztuka, chociaż jednak wchodzi pod Jarka Lewandowskiego. Jakub Wadas po raz kolejny bardzo dobrze ze startu, Eddie Orzeł z lekkimi problemami wpada w kredę Jarek Lewandowski. Tutaj to wyglądało troszeczkę jakby Eddie wpadł w kredę i zblokował Jarka, chociaż to jeszcze się być może sprawdzimy na powtórkach. Jakub Wadas na razie na spokojnym prowadzeniu, Eddie czyha za nim na jakikolwiek błąd, ale nie zapowiada się na to, żeby Wadas popełnił jakikolwiek błąd. Z tyłu Jarek Lewandowski, on coraz bardziej zbliża się do Ediego, no ale ten tor nie sprzyja raczej aż takiemu ściganiu, więc bez większych emocji w biegu numer 1, no poza tą pierwszą odsłoną. Z trójeczką Wadas, z dwójką Eddie Orzeł i z jedynką Jarek Lewandowski. Bez większych emocji w biegu pierwszym. I dobre wejście w mecz Wilków Krosno. No i to by się spodziewał, że właśnie Wilki Krosno tutaj będą od pierwszego biegu dominowały, zwłaszcza patrząc na jazdę 2 na 1 przez wykluczenie Acka Bemira. Więc tutaj ten wynik jak na razie mnie nie dziwi, chociaż myślałem, że będzie trochę większa walka, ale i tak gratulacje dla Ediego Orła, że samemu był w stanie pokonać kogokolwiek. Bieg numer 2. Bartosz Świder, Kacper Jacyk, ZZ-ka za Sebastiana Guziowskiego. No trzy mecze, trzy ZZ-ki u Landshut. No Sebastian Guziowski nie zjawił się jeszcze na ani jednym meczu swojej drużyny. Pamiętam, kiedy jeździł w środku Świętochowice, to wiadomo, było to podyktowane jego problemy z internetem. Michał Czubkowski pojedzie w biegu drugim za Sebastiana Guziowskiego, a spod płotu kapitan, a więc Bartek Unton. Tak jest, bieg kapitański w wykonaniu Wilków Krosno, bo pojedzie i Bartosz Unton, i Kasper Jacy, który zastępcą Bartka Untona w Wilkach Krosno jest. Co tutaj dużo mówić, zarząd dosyć ciekawy, Daniel Wojewoda do tego jeszcze dochodzi, jeżeli chodzi o Wilki Krosno. Ekipa częstochowska, która właśnie, gdyby nie Bartomiej Kamiński, tą ekipę Włókniarza by przejęła. Na razie jesteśmy w Landshut, jak na razie 4-2 dla gości. Jedziemy z biegiem numer 2. Bartosz Świder, tak już powiedział mój kolega z redakcyjny, czyli Wojtek Mandrysz, w kasku czerwonym na polu pierwszym. Po jego prawej stronie ustawi się pierwszy z kapitanów zastępca Kacper Jacyk. W kasku niebieskim ZZ-ki pojedzie wielki owner naszej kochanej ligi, czyli Michał Czubkowski, popularny Michał Parc, a najbliżej bandy administrator, kapitan i prezes Wilków Krosno, Bartosz Unton w kasku żółtym. Wszyscy zawodnicy stoją dobrze. Teraz widzimy, że ostatnie poprawki powinniśmy już jechać. Telewizja gotowa do startu. My to oczywiście potwierdzamy. Zatem panie sędzio, możemy jechać. Olgit, zatem Świder, Jacyk, Czubkowski, Unton. Taśma poszła do góry, dobrze ze startu Jacek, on pierwszy wejdzie w ten łuk, ale pięknie po kredzie Michał Czubkowski jeszcze będzie walczył z Kasperem Jacykiem, wypada z konkurencji jak na razie Bartosz Unton, wpada w kredę teraz Bartosz Świder, więc Unton to wykorzystuje, co się dzieje z przodu, jak na razie prowadzi Czubkowski, ale nie jest to pewne prowadzenie, znając Kaspera Jacyka, byłego zawodnika Lokomotywu, ale też WTS-u, oni umieją jeździć, oni wiedzą jak jeździć, jak poprawnie walczyć. Teraz Unton nadal jest trzeci, więc
Tam z tyłu nic się ciekawego nie dzieje, a z przodu nadal walka, chociaż odjeżdża trochę Czubkowski. Jacykowi jeszcze będzie gdzieś tam próbował wilk z Krosna atakować, podgryzać, ale chyba nie da rady. Szybszy widać motocykl Michała Czubkowskiego. Kończy z czasem 47,95 na pierwszym miejscu Michał Czubkowski i zapisuje sobie 3 punkty, 2 punkty. Kacper Jacyk, co nie zmienia faktu, że naprawdę trzeba mu oddać co jego, bo naprawdę była to piękna walka, chociaż bez mijanek, ale próbował do końca. 1 punkt z bonusem dla Bartka Untona, który wykorzystał błąd Bartosza Świdera, który za 0. Tak jest, bardzo dobry debiut na własnym torze Michała Czubkowskiego. Jest jego pierwszy mecz na tym torze w barwach Landshut. Widać było, jak piekielnie szybki jest dzisiaj Michał Czubkowski na własnym torze. Kacper Jacek, który przecież całym zawodnikiem nie jest podstawą mu tempem, zdecydowanie widzieliśmy to szczególnie w tej drugiej fazie biegu. No szkoda Bartka Świdra. Bartek Świdr, zawodnik, który cały czas tak naprawdę się uczy jeździć na MLZ-cie. Tak naprawdę my w Landshut musimy mu cały czas tłumaczyć, co i jak, jeśli chodzi o zasady MLZ-a. Co ciekawe, jeszcze przed tym biegiem trzecim, to Bartosz Świder jest szkółkowiczem wilków Krosno. Podlega pod Bartka Untona, więc w tym towarzystwie też przebywa jako nawet zawodnik DMPJ. Tak jest. Tak swoją drogą. Fajnie się dzieje to żywo, bo dzisiaj mecz Landshut Devils i wilków Krosno komentują dwaj zawodnicy. Ja, Landshut Devils, Marian wilków Krosno, także fajnie się złożyło. Bieg numer 3. Kuzber, Mariusz Bonner, Jan Blanowiec i Michał Czubkowski. Patryk Kuzber, były zawodnik Rowu Rybnik i Jan Blanowiec, były zawodnik Śląska Świętokowice, a więc dwóch zawodników byłych śląskich klubów kontra dwóch ex-zawodników Falubazu, a więc Mariusz Bonner i Michał Czubkowski. Będziemy chyba za chwilę moment jechali, wszystko jest w porządku. Czekamy jeszcze tylko na Olgit. Ta Olgit poszło, zielona lampka, a więc Kuzber, Bonner, Bananowiec i po raz drugi dzisiaj Michał Czubkowski. Dobry start Czubkowskiego, dobry start również i prosty, co się wydarzy na pierwszym łuku i ładnie wychodzi Patryk Kuzber, który skazał się przecież na brak formy, a teraz Jan Bananowiec wyprzedza Michała Czubkowskiego i już zabiera się za Mariusza Bonera. Już to wyglądało, jakby Jan Bananowiec miał wyprzedzić obydwu zawodników drużyny z Bawarii, no ale jednak udało mu się wyprzedzić tylko Michała Czubkowskiego, który odbił się już do tyłu, a więc zakończył rywalizację w biegu trzecim. Prostyk cały czas ucieka Mariuszowi Bonerowi. Pan Banan teraz wpada w krynę i wypada go Michał Czubkowski. Nie przeszkodził mu Jan Bananowiec, a więc Michał Czubkowski idzie po jeden punkt w biegu trzecim. Patryk Kuzber ten bieg już na pewno wygrywa. Mariusz Bonner z 2 punktami, Michał Czubkowski z 1 i Jan Bananowiec z 0. No, robotę niezłą zrobił Patryk Kuzber, zawodnik, który skarży się na brak formy, no ale jak na razie w tych 2 meczach, w których pojechał, czyli z Gwardią Warszawa na wyjeździe i właśnie teraz w Landshut, no to jakoś tej formy słabszej nie widać. Jedyne co, to można mu zarzucić, że słabo spisał się podczas Grand Prix Challenge Gorica. Pamiętne Grand Prix Challenge w Gorica, no temat tabu w Wilkach Krosno na temat Patryka Kuzbera. Można mu zarzucić, tutaj słusznie zauważył jak Kuba Górmisz, że można mu słusznie zarzucić, że kamień na temat swojej formy. Tak. Swoją drogą, też Marianie może to zdementować, ale z tego co słyszałem, to Patryk Kuzber ma wpisane w kontrakcie, dosłownie, że może jeździć, kiedy mu się podoba. I że nie ma żadnych jakby zobowiązań. Czy to prawda? Nie czytałem kontraktów innych zawodników, przyznam się szczerze. Potwierdza Kuba Górbisz, okej. Okay. Potwierdza Kuba... Nie, no jeżeli potwierdza Kuba Górbisz, to nie będę się... To jest to pewne. No tak, oczywiście. Nie czytałem kontraktów, ja wiem tylko, co mam w kontrakcie sam. I tak tego zapominam dosyć często i muszę sobie sprawdzać, co tam podpisywałem. Ale... No jeżeli tak Patryk Kuzber ma, no to widać, że jeżeli zgodził się na to Bartosz Unton, to...
Patryk Kuzmer musi być dobrym zawodnikiem, no i tym dobrym zawodnikiem oczywiście jest, patrząc na tą postawę dzisiaj. Jedziemy z biegiem numer 4, druga ZZ-ka dzisiaj w wykonaniu Landshut Devils. Mariusz Bonner tym razem w kasku niebieskim, na polu pierwszym już ustawiony, w kasku żółtym. Daniel Wojewoda, który z Amsterdamem nie pojechał za dobrze, był przez to też, była też jak ty. Z prezesem. Bartek Krawiecki w kasku czerwonym i Kacper Jacek w kasku białym, dopełniają nam obsady. Taśma poszła do góry, dobrze Daniel Wojewoda, dobrze Jacek. Wojewoda blisko kredy, wyprzedza dwóch zawodników Landshut. Jacek się tam odbija i to nie jest dobra postawa wicekapitana. Ojojojojoj! I to chyba będzie wykluczenie Daniela Wojewody. Ojojoj, kolego! Do parku zaproszeni są zawodnicy. Tak jest. No, więc wiesz... I ale tak właśnie... myślę, że nie może być najpierw. Daniela Wojewody, który wpada w kredę i blokuje pozostałą piłkę. Mariusz Bonner po raz drugi w dzisiejszym wpada. Mariusz Bonner po raz drugi w dzisiejszym wpada. Nie trafia do parku maszyn. Tak jest. No ewidentna, tutaj jak zauważyłeś. Ewidentny błąd zawodnika. Tak jest, Daniela Wojewody. Już ma tutaj zaznaczoną W. Tak Mikołaj. Jest. Marek, tak jest, kark żółty wykluczony. Tutaj nie było tak naprawdę o czym dyskutować. A więc... Ja widziałem to z prostej startowej, więc jeżeli ja to widziałem z takiej perspektywy, to sędzia, który ma powtórki całego biegu, innej decyzji podjąć nie mógł. Zatem pojedziemy powtórkę w trójkę. Tak jest. No tutaj na pewno zbawienie do drużyny Landshut, która ma szansę nie tyle, że odrobić, bo mają szansę nawet wyjść na prowadzenie po tym biegu. Mariusz Bonner oraz Bartek Krawicki kontra osamodzielony Kacper Jacek, który, no jak pokazał na przykładzie Michała Czubkowskiego i pogoni za nim, aż taki dzisiaj szybki nie jest, tym bardziej, że Jacek pojedzie z pola czwartego. Też pierwsze podejście do tego biegu, ten pierwszy łuk nie za dobry w wykonaniu wicekapitana Wilków. Więc no tutaj Landshut musi wykorzystać taką okazję, którą daje im szczęśliwy dla nich los, nieszczęśliwy dla Wilków. Przypomnę tylko obsadę. Mariusz Bonner w kasku niebieskim, ZZ-ki za Sebastiana Guczowskiego. W kasku czerwonym pojedzie Bartek Krawicki. W kasku białym Kacper Jacek. Osamotniony przez to, że na polu drugim nie stoi nikt za wykluczonego Daniela Wojewodę. All git, zatem jedziemy po raz drugi, bieg numer 4. Taśma poszła do góry, równy start, wydaje się, że najlepiej Bonner i on w tym momencie prowadzi, gdzieś tam rozpycha się Jacek i Jacek w tym momencie idzie ostatni, więc ta okazja wykorzystana, 5-1 na razie Landshut, ale Jacek się nie poddaje i będzie gdzieś tam szukał, odbija się teraz Jacek, więc jednak walki nie będzie, musi czekać na błąd któregoś z zawodników Papieżka Landshut Devils, ale te błędy widzę tutaj nie powinny się zdarzyć przez to, że odjechali od ciebie zawodnicy. Bonner prowadzi, drugi jest pozostały Bartek Krawicki, teraz po prostu, żeby się nie odbić, żeby dojechać, to na tych dwóch pozycjach, bo daleko z tyłu jedzie Kacper Jacek, nie ma banerów, więc to nie jestem w stanie określić, które ogrążenie aktualnie oglądamy, ale za dużo tutaj nie widać. Kończy bieg z czasem 4:08:10. Mariusz Bonner, 2 punkty dla Bartka Krawickiego, 1 Kacper Jacek, wykluczenie już przed startem tej powtórki miał Daniel Wojewoda. No i wykorzystali tą okazję zawodnicy Landshut, wykorzystali dobrze. Ja tak powiedziałbym, jest. Że świetnie. Tak jest, nie wiem czy zauważyliśmy, Renie, ale takie mikrolagi się pojawiały u Bartka Krawickiego. Byłem szczerze ciekawy, czy któryś z zawodników Wilków Krosno przyjdzie sprawdzić na budkę, czy to czasem te lagi nie spowodowały tej odbitki, ale nie widzę nikogo na budce, a więc wynik tego biegu będzie zaliczony. Tak jest, ruszył czas do biegu piątego, a więc tak czy siak już nie ma dyskusji na ten temat. Michał Czubkowski, Jan Mlanowiec, Bartek Świder i Jakub Wadas. Jakub Wadas, teraz ciężkie zadanie, bo z tego przeklętego czwartego pola, no czwartego pola, które tak naprawdę jest przeklęte na 90%, może nie na 90%, na 80% torów na MLZ-cie. No taki już jest urok naszej łódkowej, cudzysłów łódkowej, bo obecnie motorowej, motocyklowej, przepraszam, ligi. Ale wiadomo, mechanika cały czas jest taka sama.
podjeżdżając takie zawodnicy już pod taśmę startową. Zobaczymy, jak poradzi sobie Bartek Świder. Bartek Świder, który, tak jak wspominałem, no, nie poradził sobie na dystansie. Nie poradził sobie na dystansie nie z rywalami, a z torem i tym, jak jest on zbudowany. Bartek miał nawet okazję wyjechać na próbę toru. No zobaczymy, czy ty wyjazd Tynko i Mariusza Bonera na próbę toru wniesie coś w drużynę Diabłów. Szybkowski, Balanowiec, Świder i Wadas. Bieg numer 5. Taśma w górę. Dobry start zawodników Lansford. Michał Pars na prowadzeniu. Wciska się tam jako Wadas. On zostaje na trzecim miejscu, ale teraz Jan Badanowiec wysuwa się na prowadzenie, a Michał Czubkowski spada na ostatnie miejsce. Bartek Świder spada na pozycję trzecią. 5-1 dla drużyny Wilków z Krosna. Wadas lekkie problemy, ale jeszcze większe problemy ma zdecydowanie Bartek Świder. Michał Czubkowski, no to co się tam stało, to było wręcz no, takie dziwne. Michał Czubkowski miał bardzo dobry start z tego pierwszego pola, a w ostateczności spadł aż na ostatnie. Też fantastyczną robotę wykonał Jan Branowiec, który w tym momencie jedzie na prowadzeniu, na podwójnym prowadzeniu razem z Kubą Wadasem. I ten bieg się w taki sposób zakończy z trójką Badanowiec, z dwójką Jakub Wadas, z jedynką Bartek Świder i zerem do mety dojeżdża Michał Parc. No, w przypadku Michała możemy... Michał Parc, no, Michał Czubkowski oczywiście. No, o wielkim pechu może mówić Czubek, bo fantastycznie wystartował nasz owner, ale... Ale no, tutaj fantastyczne również wyjście ze strony Jana Badanowca, który... od którego no najprawdopodobniej Michał się odbił. No i ten bieg też pokazuje, jak dobrą ekipę zbudował, że tak powiem, Bartek Gunton, bo po tej stracie 5-1 chwilę temu, teraz odrabiają za tych 100%, no i wychodzą na stan przed biegiem piątym, przed biegiem czwartym, więc w tym momencie przewaga dwupunktowa. I czy przewagę powiększą Wilki, czy jednak teraz na prowadzenie wyjdzie Lansford? Zobaczymy, czy okaże się to po biegu w szóstym, czy jednak będziemy musieli poczekać jeszcze trochę. Jak na razie ustawiam się zawodnicy do właśnie biegu numer 6. Stoi jak na razie Daniel Wojewoda, ten, który, tak jak mówiłem w Amsterdamie, za dobrze się nie pokazał. Teraz też nie rozpoczyna tego meczu zbyt dobrze, bo tego wykluczenia. Więc no, ma sobie tutaj coś Daniel do udowodnienia, do tego, żeby jakby zbudować sobie zaufanie u Bartka Untona, żeby do tych składów się łapał. Po jego lewej stronie stoi w kasku niebieskim Mariusz Bonner, który teraz został już poprawiony przez kierownika startu zarazem sędziego Mateusza Kaczmarka. W kasku białym kolegą z pary Daniela jest Jarek Lewandowski, tak jak powiedzieliśmy, wracający po kontuzji. No i ten powrót z jedynką, no nie wiem, musiałby sam Jarek się określić, czy według niego jest to dobry, czy jednak zły powrót, patrząc na formę sprzed kontuzji, to jak na razie nie jest to najlepszy wynik, ale wiadomo, kontuzja ma swoje prawa, ma swoje skutki. No i Eddie Orze uzupełnia nam obsadę biegu numer 6 w kasku czerwonym na polu numer 1. Podwójna funkcja dzisiaj, tak jak będzie Mateusza Kaczmarka, popularny Whiteson, musicie i sprawować się jako sędzia, i jako kierownik. Piszolgit, puszczę cię na lampkę i taśma idzie do góry, dobrze ze startu, no właśnie kto, wszyscy równo, ale najlepiej pierwszy łuk wykonuje Eddie Orzeł, ale po kredzie pcha się Temel Jarkos, jednak nie wychodzi jeszcze za prowadzenie, przed niebieskiego wychodzi Daniel Wojewoda, Mariusz Bonner będzie walczył, ale odbija się teraz od popularnego Danio, więc w tym momencie pewna pozycja popularnego Daniela Wojewody, byłego zawodnika WTS-u, byłego zawodnika Wybrzeża Gdańsk, no teraz Wilków Krosno, teraz szczepili się tam totalnie, podbijali się, no niebezpieczna sytuacja, sędzia tego nie przerywa, więc jedziemy dalej, na prowadzeniu niezmiennie Eddie Orzeł, no wykorzystał pierwsze pole, no i pojechał po prostu najlepiej, widać, że znów zna ten tor od dwóch sezonów w barwach Lansford Devils, właśnie teraz drugi sezon rozpoczął i teraz kończy bieg numer 6 z czasem 47:35, 2 punkty Jarek Lewandowski, 1 punkt Daniel Wojewoda, 0 dla Mariusza Bonera. No i Wojtku, co ci mogę powiedzieć? Co tam się stało z tymi słupkami? Czemu oni się tak poje odbijali? Czy tam były jakieś lagi?
Nie, lagów tam raczej nie zauważyłem. No cóż, no w tym biegu nawet no, Eddie Orzeł udowodnił, że jest bezdyskusyjnym liderem Landshut. No i Richard Illis może być po raz kolejny zadowolony ze swojego zawodnika z tego, że udało mu się zatrzymać Ediego w Landshut, bo jak wiadomo, Eddie miał podpisany kontrakt ze Śląskiem Świętochowice. No z pewnych prywatnych przyczyn Eddie zdecydował się jednak startować dla drużyny pierwszoligowej, a nie ekstraligowej, nad czym na pewno sporo bardzo, bardzo mocno osłabił drużynę Śląska Świętochowice, ale o tym już było mówione wiele, wiele, wiele razy i jest to tak naprawdę mówione na chyba każdej możliwej transmisji meczu w Landshut. Bieg numer 7. Bartek Unton, Bartek Krawicki, Patryk Kluzber, Jacek Bemir. Przy Bartku Untonie chcemy się na chwilę zatrzymać, ponieważ Instagram prowadzony przez Bartka Untona, a więc transfery żużlowe, został partnerem pierwszej rundy cyklu Grand Prix w Auckland. Grand Prix Nowej Zelandii już w tym tygodniu, za niedługo pewnie podamy Państwu termin, w jakim ono się odbędzie. Zawodnicy są na etapie. Już jest termin podany? A kiedy dokładnie? W sobotę o 19, a więc mamy termin już wybrany. W sobotę o 19 zapraszamy Państwa na inaugurację cyklu Grand Prix. Zawodnicy lecą do odległego Auckland, które zadebiutuje w kalendarzu cyklu Grand Prix na Minecraftowej Lidze Żużlowej. Zapraszamy Państwa na to wydarzenie. Miejmy nadzieję, że ściganie podczas tej inauguracyjnej rundy będzie przednie. Jeszcze raz Unton, Krawicki, Kuzber i Bemir. Jest to ciekawe, bo z tego co wiem, to kierownikować miał Dexandro, a więc Dexandro Piasty. No jest na serwerze, ale nie pomaga swojemu koledze po fachu, Mikołajowi Kaczmarkowi. Za moment będziemy już ruszali. Zawodnicy są ustawieni pod taśmą równiutko. Olgit poszło, a więc jeszcze raz Unton Krawicki, Kuzber i Bemir. Dobrze ze startu właśnie Jacek Bemir, on tam po szeroki, Krollo teraz banda stycznie trzyma kredę i wysuwa się na prowadzenie, Kuzber spada na pozycję trzecią, a jeszcze chyba nie powiedział tego ostatniego słowa, tak jest, fantastycznie atak ze strony Jacka Bemira, wysuwa się na prowadzenie, ale tylko na chwilę odbija tą pozycję Unton, pierwszy tak emocjonujący bieg w dzisiejszym spotkaniu, tam jeszcze Jacek Bemir wchodzi pod Untona, fantastyczna walka, Jacek Bemir na prowadzeniu, ale Krollo odbija tą pozycję, nie, wpada w kredę, chociaż tylko na chwilę, a więc nawet nie wiem, czy do końca wpadł w kredę kapitan Wilków Krosno, Bemir cały czas na prowadzeniu z tyłu, nie liczący się w tej walce, Bartek Krawicki, chociaż może jakiś atak wykonać na Patryk Kuzberze, chyba raczej już się mu nie udaje, jeszcze się odbija, a więc jego walka jest skończona. Bemir z trójką, z dwójką do mety dojeżdża, Patryk Kuzber z jedynką. Dwójką dojeżdża do mety Bartek Unton i serem Bartek Krawicki. Wow! W tym biegu działo się naprawdę wiele. W końcu mieliśmy ciekawą walkę. Wymieniali się tymi pozycjami Jacek Bemir i Bartek Undo. No później Bartek Undo przez swój błąd spadł na ostatnią, na trzecią pozycję. Nie, aż nie na ostatnią. No ale naprawdę fajny bieg. Tutaj jeszcze Patryk Kuzber zauważył, że ja podczas biegu sobie ekwipunek otworzyłem. No ciekawe, ciekawe. I jeszcze zdołał dwójkę zdobyć. To jest prawdziwe, to jest klasa. To jest klasa. To jest właśnie, to są właśnie profesjonaliści łódkowi, czy tam teraz motocyklowi. No ale co można powiedzieć jeszcze o tym biegu? Działo się więcej niż jak na razie przez pozostałe 6 biegów. Myślę, że tutaj się zgodził w 100%. Na razie widzieliśmy czterech zawodników jeżdżących cztery okrążenia w kółko. No a teraz zobaczyliśmy WL. Wojtku? Dobrze, Wojtek chyba nie słychać, albo coś mu się psuje. Już mamy, patrząc po tym biegu, decyzję kapitana, prezesa Richarda Tillica. Jacek Bemir zastąpi Sebastiana Guczowskiego z ZZ-ki w kasku niebieskim. Ujrzymy go na czwartym polu. Po jego lewej stronie Daniel Wojewoda, Michał Czubkowski na polu drugim w kasku czerwonym i Jarek Lewandowski w kasku białym. To jest obsada biegu numer 8. No i panowie, macie Bemira, macie Czubkowskiego, macie Lewandowskiego, macie Wojewodę.
Co tu dużo mówić? Pokażcie Speedway, pokażcie żużel. Po to tutaj przyszliśmy, tutaj my nie chcemy oglądać 15 biegów, gdzie czterech zawodników jedzie w kółko. My chcemy oglądać żużel, bo po to jest MLF zrobiony, żeby... A to nie chodzi w żużel, żeby jeździć czterokrotnie w kółko? Chyba dla ciebie. Taśma poszła do góry, dobrze Jacek Bemir, ale o wiele lepiej. A reglamentarz, który w tym momencie prowadzi, Michał Czubkowski, jest drugi, jeszcze atakowany przez Daniela Wojewodę. Czubkowski jedzie drugi, a Bemir po tym dobrym biegu jedzie w tym momencie ostatni chyba. No to czwarte pole nie sprzyja zawodnikowi, który przenosi się do Landshut z Gorzowa, co ciekawe, z tego pamiętnego Gorzowa Maryna Świderowskiego. Jeszcze prowadzi reglamentowski, podjeżdża tam Czubkowski blisko, widać, że naprawdę dobrej prędkości nabiera popularny Michał Parc. Teraz będzie gdzieś tam próbował po kredzie czy po bandzie. Jeszcze Jarek prowadzi, no widać, nawet ta kontuzja go nie zatrzymuje i wraca do tej formy z sezonu 0-1, kiedy to z drużyną Asów z Manchesteru zdobywał wicemistrzostwo pierwszej ligi. Jeszcze Lewandowski prowadzi i w tym momencie kończy to 48-50, taki czas notuje ten zawodnik drugi o niecałe 35 sekund. Michał Parc, czyli oczywiście Michał Czubkowski. Jeden punkt dla Daniela Wojewody, a zero dla Jacka Bemira. No i teraz pytanie, jako do ciebie, Wojtku, jako że jesteś moim zdaniem doświadczonym prezesem, kapitanem. Czy ta ZZ-ka w wykonaniu Landshut, czyli Jacek Bemir, była dobrą ZZ-ką, czy jednak ty byś puścił kogoś lepszego? Albo patrząc się na to, że Jacek Bemir nie poradził sobie słabo w biegu siódmym, no to wydaje mi się, że nie była ona złą decyzją. No też zwróćmy uwagę na to, że Jacek Bemir jechał z trzeciego pola, tak? Tam mogło się wiele... No, przepraszam, katal dzisiaj mam i po prostu mój mózg też trochę inne rzeczy zajmują. Tak wydaje się, dzisiaj się gubię niesamowicie, nie? Tak jest. A tymczasem bieg o puchar MLW Eddie Orze, więc z pola pierwszego, z którego na razie wygrywano biegi aż pięciokrotnie z pól B, C i D po jednym razie, z pola drugiego Patryk Kusber, z pola trzeciego Mariusz Bonner i z pola czwartego po raz kolejny w dzisiejszym Kasper Jacyk, no, który na razie na swoje konto zapisał dwójkę i jedynkę. Chyba za moment będziemy mieli ten bieg, a więc jeszcze raz obsada: Eddie Orzeł, Patryk Kusber, Mariusz Bonner i Kasper Jacyk, zielone światło. I taśma w górę, dobry start całej czwórki, chyba dobrze w Eddie Orzeł, tak jest, on zamyka Patryka Kusbera i Kasper Jacyka, a Mariusz Bonner odbija się, a więc mamy 3-3 dla Landshut Devils. Mariusz Bonner daleko z tyłu, już odjeżdżają mu zawodnicy i Wilków Krosno i jego toparowy kolega z Landshut, tam jeszcze odbija się Prostyk i wykorzystuje to Mariusz Bonner, bo za Prostykiem odbija się Kasper Jacyk. No i teraz Mariusz Bonner będzie miał problemy, ależ problemy na trasie jeszcze Mariusza Bonnera, czy Mariusz Bonner zaraz to skontrować? Chyba nie. Eddie Orzeł coraz bardziej odjeżdża swoim rywalom, a tam jeszcze Bonner próbuje jakąkolwiek ścieżkę znaleźć jeszcze, aby wyprzedzić Kaspra Jacyka, przepraszam, no ale tu już raczej chyba nic więcej Mariusz nie wykombinuje. Eddie, kolejna tureczka na jego konto, Patryk Kusber z dwójką, Kasper Jacyk z jedynką i Mariusz Bonner z drugim w dzisiejszym zerem. 2-3-0-0. Dobry początek Mariusza Bonnera. No i nie najlepsza ta druga faza zawodów w jego wykonaniu. No raczej już na biegu dziewiątym Mariusz Bonner zakończy udział w dzisiejszych zawodach. Bo no, nie wydaje mi się, żeby Richard Tirlitz wystawił tego zawodnika na bieg nominowany. 25-29 czas biegu Eddiego Orła, czyli zresztą rekordnicy też tego toru 47,6. Przypomnijmy, że rekord toru wynosi 47,25, no a więc troszeczkę do pobicia tego rekordu własnego mu brakowało. Tak, przypomnę jeszcze, tutaj dostaliśmy informację, żeby przypomnieć, oczywiście bieg dziewiąty jest biegiem o puchar MLZ. Wojtku, ja tutaj zabawię publiczność, a ty może dowiedz się aktualnie, jak wygląda tabela tych rozgrywek o ten puchar
Za. Najlepsze wyniki w biegu. Nigdy, nie dostałem jeszcze nigdy dostępu do jakiejś tabeli testem, więc no raczej się nie dowiem, też nie wiem, gdzie ona by mogła być, więc no. Jest specjalny kanał, ale no dobrze, no to jeżeli Wojtek niestety nie jest aktualnie w stanie, no to ja to oczywiście dla Państwa przedstawię. Dzisiaj na razie prowadzą Wilki Krosno 5-1, 5-1, 5-1, teraz 3-3 w czwartej kolejce. Jeżeli chodzi o Landshut Devils, no to piąta pozycja jak na razie 3-0, 3-3, no i teraz po raz drugi będzie 3-6 dla drużyny Papieżka Landshut Devils. Jeżeli chodzi o podium, to drugi aktualnie jest drużyna Polonii Bydgoszcz 5-1, 5-1, 4-2, a trzecie miejsce ma Vibs Boat Racing Club Amsterdam 5-1, 5-1 i 1-5 w meczu z właśnie Wilkami Krosno, co ciekawe. A my wracamy do Landshut. Jedziemy już Jan Balanowiec, Jacek Bemir, Jakub Wadas i Bartek Krawicki. Dobrze ze startu Bemir. I Bemir w tym momencie prowadzi, więc nie patrzy na to, co działo się przed chwilą, ale tepa mocno Bartka Krawickiego. Wpada w kredę teraz Jan Balanowiec. Czy było to spowodowane lagami? Chyba nie, bo nie przerywa tego Mikołaj Kaczmarek. Teraz, oj, no. Nie, problemy, kłopoty Krawickiego. Obieg tak zostaje przerwany. To było do przerwania zdecydowanie, to nawet troszeczkę szybciej. No w momencie, w którym nawet jeśli zawodnik się nie odbija, ale sędzia widzi, że zawodnik ma takie potężne lagi, no to już jest moment, w którym powinien sędzia Mikołaj Kaczmarek ten bieg już przerwać. No bezdyskusyjne wykluczenie dla Bartka Krawickiego. Wspominałem o tych jego mikrolagach w poprzednich biegach. Widać, że ten jego ping już na tych biegach nie był wybitny. No ale teraz to już po prostu istny chaos był na torze spowodowany właśnie jego pingiem, a więc to powtórka w trzyosobowej obsadzie bez Bartka Krawickiego. To już nawet można powiedzieć bez większych ogródek. Pamiętam sytuację, bo tutaj też może ktoś się wykłócać, że przecież Bartek Krawicki mógł się nie odbić, no ale umówmy się, że takie lagi, nawet jeśli nikt się od ciebie nie odbija, no to jednak bardzo przeszkadzają, no i takie po prostu biegi powinny być jakby od razu przerywane. Jest na budce Richard Tirlitz, pójdę podsłuchać, co tam się dzieje. Dobrze, Wojtku, pójdę zobaczyć, bo to też zawsze takie info z budki się przydaje, więc tutaj Wojtek do Państwa nasłuchuję, no ja tylko powiem, że aktualnie decyzji jeszcze żadnej nie mamy na ten temat, no ale jeżeli mi człowiekowi z lagami kotepa, no to musiał mieć naprawdę dobre lagi. 360 pingu przed chwilą miał Bartek Projekt Z, aktualnie 198, tak pokazuje Minecraftowy tab. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć, ile pingu ma dany zawodnik podczas biegu, no to zawsze można też na serwer Minecraft wejść, obejrzeć też mecz z trybunu. Najpierw trzeba oczywiście wejść na Discorda. Link w opisie, wszystko tam się Państwo dowiecie. Jak to mówili Hard Release, tam bije serce Melżetu. Moje ulubione określenie do tego Discorda. Teraz widzimy kibiców, którzy również tutaj przyszli, więc mogą Państwo tak samo jak ci oto kibice również przyjść na ten piękny stadion, jeżeli jesteśmy, panie realizatorze, pokazać, jak wygląda stadion w Landshut. Widzimy pięknie wybudowany przez, pamiętam, chyba Strzelca, ale wrócił już Wojtek Madrycz. Wojtku, słuchamy. Jest. No tutaj, tak jak powiedziałem, kask niebieski do wykluczenia. Tutaj jeszcze tylko Richard Tirlitz zastanawiał się, czy na pewno duże lagi są podstawą do przerwania biegu. Tak, Richard, są jak najbardziej. A więc powtórka tego biegu bez Bartka Krawickiego i osobiony Jacek Bemir na polu drugim. No i jak ostatnio mówiliśmy o tym, że trzeba wykorzystywać okazję, gdzie jedzie się dwóch na jednego, to teraz z tej okazji Wilki mogą nie wykorzystać, chociaż wiadomo, jedzie Balanowiec, jedzie Wada, no ale na drugim polu mają nadal Jacka Bemira, który patrząc na to pierwsze podejście do tego biegu, naprawdę ładnie wystartował, więc muszą się go obawiać i muszą mieć go tam z tyłu głowy. O, teraz widzimy, na serwerze pojawił się nowy użytkownik, Marian Pika 295. Witamy bardzo serdecznie. Takie też komunikaty. Naprawdę, oj, przepraszam. Szybkie tempo tych ogłoszeń YouTube'owych.
Widzimy. Jan Bananowiec w kasku białym na polu pierwszym. Jedzie na krośnieńskim motorze, wykonanym w większej części przez Jakuba Wadasa, w mniejszej, ale jednak części też przez Mariana Świdarowskiego. To tak tylko ciekawostka na temat motorów, którymi poruszają się zawodnicy Wilków Cross. To jeżeli wiesz, Wojtku, na temat, jakimi motorami poruszają się zawodnicy Landshut? Czy jest to jakiś konkretny? Ciekaw, to jedzie na swoim? Dobra, niestety nie mam takiej informacji, jak będę w kasku czerwonym i Jakub Wada z kasku żółtym. Wojtku, pamiętaj, myśl. Prowadzi w tym momencie Jan Bananowiec, ale pięknie po kredzie. Jacek Bemir, no to mówiłem, muszą mieć go z tyłu głowy, bo to ten tor, no oczywiście lepiej zawodnik, który tutaj domowo jeździ, ale nie podaje się Jan Bananowiec. Były zawodnik Śląska Świętochowice, wie jak jeździć na MLZ-cie, umie dopierać ścieżki, tak samo Jakub Wadas. Więc tutaj to prowadzenie nie jest takie w 100% dla Jacka Bemira, nie jedzie daleko, jedzie w kontakcie cały czas, tylko ten kontakt muszą wykorzystać zawodnicy Watach, Bartek Unton pewnie tam jakieś podpowiedzi już daje, bo doświadczony zawodnik zawsze pomaga, ale teraz pytanie, kto ma większe doświadczenie, czy Unton, czy Bananowiec, jak na razie Bananowiec blisko Jacka Bemira. No i teraz Bemir, co musimy się taki zawodnik, który ma za sobą dwóch najlepszych zawodników, myśli tylko tyle, że zapisuje sobie trójkę w programie. Dwa punkty dla Janka Bananowca, jeden punkt dla Jakuba Wadasa. No i tylko w trójkę jechali wykluczony, nie przypomnijmy, Bartek Rawicki za te jakże wielkie lagi. No i Wojtku, oddaję ci głos po raz kolejny. Jest. Jakimi motorami jeżdżą diabły? Znaczy, no tutaj akurat nie odpowiedziałem ci, bo akurat nie było mnie przy komputerze, musiałem pilnie wstać, także przepraszam. Jeśli chodzi o motory, no to w Landshut generalnie jest dowolność, aczkolwiek spora część zawodników jeździ na motorach klubowych. No akurat tak sobie wybrał w tym biegu Jacek Bemir, że pojechał na swoim motorze indywidualnym. Podobnie zresztą jak Eddie Orzeł, ten zawodnik na swoim motorku, a który ma między innymi herb poznańskiego Lecha. On pojedzie w kasku niebieskim z pola trzeciego, Bartosz Wider, a więc Bartek z pola pierwszego, Bartek Unton, jego imiennik z pola drugiego i spod płotu Jarek Lewandowski. I co obsada... ciekawe, Bartosz Wider, jak już mówimy o motocyklach, proszę Wojtku, wejdzie przerwę, jedzie właśnie na motorze klubowym Landshut. Tak jest. Opel, logo Opla jest tutaj umiejscowione. To akurat zasługa, zresztą na Kevlarach również jest to zasługa, jest to jak najbardziej zasługa Mariusza Bonera, który z niewiadomych przyczyn sobie upodobał, że akurat on powinien być. Państwa, przeproszę na sekundkę. Zamkniesz mi drzwi? Dziękuję. Przepraszam bardzo, ale tutaj zostały mi otwarte drzwi do pokoju, a więc musiałem kogoś poprosić o ich zamknięcie. Tak, jeszcze raz, obsada biegu 11. Bartosz Wider, Bartosz Undon, Eddie Orzeł i Jarek Lewandowski. Bartek, który dzisiaj ma niewiarygodne problemy na swoim domowym torze, no i Eddie Orzeł, który musi pokonać i Bartka Untona i Jarka Lewandowskiego, a więc dwójkę naprawdę znakomicie radzących sobie zawodników w naszej lidze. Olgit poszło, zielona lampka, a więc jeszcze raz Świder, Unton, Orzeł i Lewandowski. Co ciekawe, dobry start ze strony Bartika, ale to będzie kanapka. Tak jest. A więc niedługo trwało to szczęście Bartka Świdra, a szkoda tam Eddie Orzeł. No akurat Eddie Orzeł, tak się zamienili troszeczkę zawodnicy, tutaj raczej spodziewają się dobrego startu ze strony Ediego, no ale jednak Eddie zaspał na starcie, przegrał ten start i z Untonem i Lewandowskim. I wpadając w kredę, zahaczył o niego Jarek Lewandowski, a więc nie będzie wykluczenia, to jest właśnie kanapka. Ja szukam sobie długopisa, bo wydrukowałem sobie program i szukam długopisa, który pisze. Jak ktoś ma, to chętnie pożyczę. Zapraszam. Chętnie pożyczę, tylko że mam WT z Sparty Wrocław, więc nie wiem, czy się zgodzisz. No spoko. Ja tam zbieram akurat wszelkie gadżety klubowe, więc chętnie przygarnę. O, znalazłem długopis Wilków Cross, no i on akurat pisze. Widzisz? Myślisz, że to jest przypadek? To są znaki. Tak, przypadek zdecydowanie. Powtórka biegu 11 w pełnej obsadzie. Incydent na pierwszym łuku, tak samo jak w życiu realnym, jest liczony. Oczywiście jako ten do powtórki w czteroosobowej obsadzie.
Zresztą zamówić z tą poprawnie ustawieni. Nie, jeszcze ostatnie uwagi do Bartka Świdra ze strony Mikołaja Kaczmarka. Ale już są dobrze ustawienia, więc bieg 11, po raz drugi Świder, Unton, Orzeł i Lewandowski. Olki poszło, zielona lampka. I co ciekawe, taśma w górę. Najlepiej ze startu tym razem Bartek Unton wysuwa się szeroko. Bartosz Świder, no i tutaj spada na ostatnią pozycję Eddie Orzeł. Na razie na miejscu drugim ściga Bartka Untona. Zobaczymy, co jeszcze nam tutaj Krolo pokaże. Wchodzi pod jego Eddie Orzeł, szuka tak samo, jak robił dwa biegi temu Michał Czubkowski. No niestety nie potrafi sobie poradzić. No, oczywiście dla niego niestety nie potrafi sobie poradzić z naszym administratorem Bartkiem Untonem. Eddie ciągle blisko, ciągle czas w kontakcie, dwójka zawodników. Ostatnie okrążenie, jeszcze Krollo, ale bez większych problemów pokonuje te łuki, odbija się do tyłu Bartek Świder, on już się w tej barce liczy. Jeszcze ostatni łuk, jeszcze może jakiś atak ze strony Ediego, nie utrzyma tą pierwszą pozycję. Bartosz Unton na miejscu drugim, Eddie Orzeł, Jarek Lewandowski na miejscu trzecim. Ostatni też na miejscu Bartosz Świder. No i Wilki Cross, no odjeżdżają. Diabłom z Landshut już na 6 punktów, a więc Richard Ries będzie mógł tutaj operować. Będzie mógł operować rezerwami taktycznymi. Chociaż no, w biegu 12 raczej nie ma za kogo ich wystawiać, bo w biegu 12 Jacek Bemir i zgaduję, że Eddie Orzeł z pola zewnętrznego jako zastępca zawodnika za Sebastiana Gudziewskiego. Tak jest! Eddie Orzeł. Czytam mu wręcz w myślach mojemu trenerowi, mojemu prezesowi. Wywaliono OBS, ale już wracamy, już na moment bieg 12, także oddaję to Jemerajny głos. No i teraz niestety ciekawa scena, powiem tego tyle. Odi Orzeł w kasku czerwonym ZZ-ki, wszystkie ZZ-ki dzisiaj komentowane przeze mnie, taki los. Kasper Jacek w kasku białym na polu numer 3. Jacek Bemir w kasku niebieskim, a na pierwszym polu Jan Pananowiec. Chyba zdążę drugą ciekawostkę powiedzieć, mam nadzieję. Nie. No nie zdążę niestety, bo bardzo mało czasu zostało. Nie no, 30 sekund, dobra. No to bardzo dużo biegów przeze mnie skomentowanych również zostały skomentowane tam, gdzie Jacek Bemir. Mój były zawodnik, którego nie ściągałem do Stali Gorzów, jest to najdłuższy jeżdżący zawodnik Stali Gorzów w sezonie 0-1, który utrzymał swoją drużynę, czyli Stal Gorzów. Taka ciekawostka na temat Jacka Bemira, który teraz jeździ w barwach Landshut. No i jak na razie dzisiaj pokazuje się, powiedzmy, z dobrej strony. Olgit, zatem Bananowiec, Bemir, Jacek Orzeł, bieg numer 12. Taśma poszła do góry, dobrze właśnie Bemir ze startu, on będzie na pierwszym łuku prowadzić, ale będzie się tam pchał i Bananowiec, i Jacek. Ale jeszcze nie zapominajmy o tym, że jedzie przecież Eddie Orzeł, zawsze groźny Eddie Orzeł, który gdzieś tam będzie z tego nieba, jak to Orzeł patrzył, żeby gdzieś tu zaatakować. Odbijają się teraz Jacek i Orzeł. Orzeł blisko kredy. Czy tam nie dotknął jej, że go nie schamowała, nie wiem. Jak na razie z przodu o wiele ciekawsza walka, chociaż tych mianek tam nie widzimy, ale blisko Bananowiec prowadzącego w tym momencie Jacka Bemira. Teraz bliżej kredy Bananowiec, czy Bananowiec będzie tutaj powtarzał los swojego prezesa Bartka Untona, który przecież Bemira już nieraz atakował tutaj nawet dzisiaj na tym pięknym stadionie. Jeszcze ostatnie metry wygrywa Jacek Bemir, przywożąc dzisiaj swoją, uwaga, co ciekawe, trzecią trójkę. 2 punkty dla Janka Bananowca, 1 Kasper, Jacek, 0 Eddie Orzeł. No i mówiłem, Stal Gorzów jednak może z człowieka wyjść. Wątpiłem w to, ale przykład Jacka Bemira pokazuje, że jednak da się wygrywać, nawet jeżeli było się kiedyś Stali Gorzów. Obym kiedyś też mógł takie coś powiedzieć o sobie. Powiem tylko, że czas zwycięzcy biegu numer 12 to 47:55. Podwójna rezerwa taktyczna chyba się szykuje z drużynie Landshut Devils. Za Bartka Krawickiego pojedzie Jacek Bemir. Akurat no nie ma się co dziwić, Bartek Krawicki dobrych zawodów nie jedzie. W pierwszym biegu 2 z bonusem, no ale później 0 i wykluczenie. Też te lagi, które były u tego zawodnika, na pewno nie pomagają. Czy będzie taktyczna za Michała Czubkowskiego?
Nie będzie tak czyta Michała Czubkowskiego, mimo iż już by się wydawało. Kuba, się musiałem tepnąć, zobacz Jezusa. Tak, Jezus Chrystus zszedł na świat i przybył do nas na mecz do bawarskiego Landshut. Jacek Bemir, Patryk Kuzber, Michał Czubkowski i Daniel Wojewoda. Tak się prezentuje obsada biegu 13. No i właśnie Landshut, moi drodzy, to jest ten bieg, w którym musicie zacząć odrabiać. Rezerwa techniczna po raz pierwszy wykorzystana przez Świata Tirlica. Wystawił jednak Jacka Bemira, nie Ediego Orła. Zobaczymy, jak Jacek poradzi sobie w starciu z Patrykiem Kuzberem i Danielem Wojewodą. A więc jeszcze raz Bemir, Kuzber, Czubkowski i Wojewoda. Dobrze, Kuzber i zakłada Ediego Orła, przepraszam, oczywiście Jacka Bemira i wysuwa się na prowadzenie. Jacek Bemir spada na trzecią pozycję, Czubkowski będzie teraz się starał gonić Patryka Kuzbera, nie liczy się już tej rywalizacji Daniel Wojewoda. Nie ma co się ciebie jechał w sumie z czwartego pola, to jeszcze troszeczkę za szeroko mam wrażenie odjeżdża Patryk Kuzber. Michał Parc pokazał, że na dystansie potrafi jeździć bardzo dobrze, no zobaczymy jak mu to wyjdzie, kiedy ma zawodnika przed sobą, a nie za sobą, ale teraz już coraz szerzej wyjeżdża Michał Czubkowski, a więc raczej już walka w tym biegu się skończyła. Kuzber idzie po pewną trójeczkę, przeszkadza sobie nawet tam jeszcze troszeczkę zawodnicy Landshut, a więc Czubkowski i Bemir, tak jak wspomniałem, nie liczy się już tej rywalizacji Daniel Wojewoda, Patryk Kuzber na spokojnie dojeżdża do mety po trójeczkę z dwójką Michał Czubkowski, z jedynką Jacek Bemir i zerem Daniel Wojewoda. No i właśnie, Marianie, powiedz mi, czy według ciebie to jest błąd, że Richard Tirlic nie wystawił do tego biegu na przykład Ediego Orła, który tak naprawdę, no, jeśli chodzi, mam wrażenie, że jeśli chodzi o pierwsze pola w Landshut, no to jednak jest takim królem tego pierwszego pola. No ja na miejscu Richarda, którym oczywiście nie jestem, to bym wystawił tutaj oczywiście Ediego Orła. Nawet patrząc na to zero chwilę temu, to czwarte, a pierwsze pole to jest bardzo no tak, duża różnica, zwłaszcza na MLW-cie. Więc moim zdaniem ta rezerwa w postaci Bemira, no, mogła być lepsza. Ale kapitanem nie jestem, ale byłem i wiemy, jak to się skończyło wszyscy bardzo dobrze. No, znaczy niektórzy nie dobrze. Teraz pojedziemy z biegiem 14, ale jakaś rezerwa chyba była zgłaszana. Tak jest, bo Eddie Orzeł, pojedzie za Bartosza Świdra. Tak jest, Eddie Orzeł. No i teraz z czwartego pola, no jest to w sumie ciekawe, bo Eddie Orzeł z czwartego pola przywiózł 0, a Jacek Bemir też przywiózł 0, tylko że przynajmniej też przywiózł z tego pola trójkę. A więc no, taki ciekawa decyzja ze strony Świata Tirlica. Także troszeczkę odnoszę wrażenie, że taktycznie troszeczkę zawalił kapitan Landshut, no ale dobrze, zobaczymy, może Richard znowu nam się pojawi na Mixzone i powie od siebie parę słów. Tymczasem bieg 14, Unton, Bonner, Wadas i Eddie Orzeł. Tak jest, w sumie jak już wspomniałeś, Mariusz Bonner pojedzie w tym biegu, mówiłeś chwilę temu, no chwilę, kilkanaście chwil temu. Powiedziałem to, bo zapomniałem, że jechał z RTK, czy z ZZ-ki i dlatego jednak jeszcze Mariusza zobaczymy, to oczywiście mój błąd, przepraszam. Tak jest, 4 starty, każdy zawodnik może odjechać, plus ZZ-ka, plus RT. No chyba, że jest to zawodnik rezerwowy wtedy. I bieg nominowany. Jest to. Plus bieg nominowany, tak jest. Dokładnie, Wojtku. No chyba, że jest to zawodnik rezerwowy, czyli numer 8 albo 16. Dzisiaj rezerwowi jeszcze nie wyjechali. Może zobaczymy ich w biegu 15. Znając Bartka Ontona jako prezesa, to myślę, że Dawid Baran dzisiaj nam się pojawi w biegu 15. Chociaż pamiętając, co się stało w Krośnie z Amsterdamem, z rezerwowym, to nie wiem, jak postąpi Bartosz Łąton. Na razie Bartek Łąton stawia się na polu numer 1 w kasku białym. Po jego prawej stronie właśnie wspomniany przez nas Mariusz Bonner. Jakub Wadas dopełnia parę wilków Krosno w tym biegu. W kasku żółtym, a w kasku niebieskim z rezerwy taktycznej Eddie Orzeł za Bartosza Świdera.
Teraz poprawiany jest właśnie bardzo rząd. On musi lekko do tyłu się przesunąć. No i teraz, no moim zdaniem jeszcze trochę bym go cofnął, ale ja mam teksturpaka z taśmą, tą klasy, tą właśnie nową taśmą zrobioną z koralowca. No a sędziowie muszą mieć tą starą. Unton Bonner, Wadas i Owe. Taśma poszła do góry, dobrze, ożył startu, jeszcze lepiej Unton korzystuje pierwsze pole, dołączy się do niego Wadas, czy nie, jednak jest to, a jednak jest kanapka. Nie dał czasu na jakiekolwiek zagrywki taktyczne podczas tego biegu. Biały syn, czyli sędzia dzisiejszych zawodów, Mikołaj Kaczmarek, odgwizduje kanapkę. No i dobrze, bo coś tam się z tyłu na tym pierwszym łuku stało, a lepiej przerwać niż potem żyć ze świadomością tego, że oszukało się jednego z zawodników, który w tą predę wpadł. No ja mam wrażenie, że jednej kanapki na niekorzyść Landshut Mikołaj Kaczmarek już nie odgwizdał. Nie pamiętam, który to był dokładnie biegu, nie zanotowałem sobie tego, ale tak mi się wydaje. No ale oczywiście to nie ja jestem sędzią, więc tutaj jeśli tak nie było, no to zwracam honor panu Kaczmarkowi. No Edi słaby start z tego czwartego pola, uratowała go ta kanapka, zobaczymy jak poradzi sobie powtórce. No musi mieć naprawdę niesamowicie dobry start zawodnik Landshut Devils, jeden z wychowanków Krzysia Michalika. Sam o nim Krzysiu Michalik mówi, że jest to jego najlepszy wychowanek, jaki jeździł na MLŻ-cie. No, czy tak jest naprawdę? No to już pozostawiam do Państwa opinii. Tak jest. Ediorze właśnie podjeżdża po raz drugi pod tą taśmę. Jeszcze tylko ustawi się poprawnie zasadami. No to jeszcze raz kończymy tą rundę zasadniczą. Parto Żunton, Mariusz Bonner, Jakub Badas, Jedioże z rezerwy taktycznej. All git, jedziemy po raz drugi. Bieg numer 14. Taśma poszła do góry, pięknie ze startu Jakub Badas, wyjątkowo dobry start na jak na to. To łączy się na Barto Żunton, Wilki, Krosy na 5 do 1, pokazują dominację, no i będzie to już koniec tego meczu, jeżeli chodzi o możliwe zmianę głównego wyniku, no bo teraz jeszcze odbijają się zawodnicy Landshut, no więc możemy to chyba powiedzieć oficjalnie, Wilki, Krosy wygrywają kolejny mecz w sezonie, jak na razie niepokonana ekipa Bartka Untona, ale jeszcze zobaczymy, bo jeszcze któryś z nich może wypaść, chociaż no, doświadczona ekipa Unton i Wadas. Wadas na prowadzeniu, Unton jedzie z tyłu, więc będzie pewnie zajmował się tym, żeby zawodnicy nie przejechali przed Wadasa, który w tym momencie prowadzi, kończy już powoli ten bieg. Z czasem 48 sekund równo kończy właśnie ten bieg Jakub Wadas. Bardzo dobry start, no i wykorzystuje to jego trzecie pole. Chociaż to trzecie pole dzisiaj nie najlepsze, to wykorzystał je bardzo dobre. Bardzo dobrze, przepraszam. Jeden z dwóch zawodników, którzy na co dzień mieszkają w Anglii. Wielki fan Taja Uffindena. I Bellevue Aces. Trójką. Powtórz? I no też, i też chciałem powiedzieć właśnie, że tylko dlaczego Jakub Badas zajechał jako ostatni według Bartka, według Mikołaja Kaczmarka? Ciekawe. Oj, nie wiem. A, już. Tak, drugie miejsce, 2 punkty z bonusem zapisuje sobie Bartek Unton, 1 punkt dla Mariusza Bonnera, 0, po raz drugi z rezerwy Ediorze. Najpierw ZZ-ka, teraz RT. I 2 razy z czwartego pola. I 2 razy tak. Z czwartego pola, tak, więc... Wiadomo, nie chcę też się nieprzychylnie wypowiadać o moim kapitanie, no ale mimo wszystko uważam, że tutaj lekki błąd taktyczny. To napisz mi, co mam powiedzieć, ja mogę się wypowiadać akurat. Nie, no to już tak myślę, ja z klubu nie dostanę. Myślę, że Richard się nie obrazi, no sorry Rysiu, ale generalnie, jak wspominałem, no taktycznie troszeczkę to zepsułeś. Bieg 15. Teraz mamy wybór. Wybór pól do biegu. Tak jest, wybór pól startowych. Tutaj ciekawe, na kogo postawi. O, tutaj Mariusz Bonner został wyznaczony do wpisania zawodników do biegu. Do biegu 15. Z pierwszego pola. Tutaj zawodnikiem Landshut, który musi pojechać, no są tymi zawodnikami albo Jacek Bemir, albo Edi Orzeł. Wydaje mi się, że mimo wszystko Richard Tierlitz postawi na
obu tych zawodników. Tak jest, Jacek Bemir z pola pierwszego, z pola trzeciego pojedzie Edi Orzeł. Tutaj akurat, ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości, tak jest, Edi Orzeł z pola trzeciego. A tymczasem w drużynie Wilków Cross, no na pewno Patryk Kuzber musi pojechać w biegu 15. A nie pojedzie ci powiem, nie pojedzie ci. Właśnie na trzecim mieliśmy wybór tego, kto pojedzie. Walka papier, kamień, nożyce między rezerwowym do... Aha, no chyba tak. Tutaj dojdzie do rezerwy. Będzie wpisany, będzie na pewno wpisany. No będzie wpisany na pewno, Kuzber, bo musi... Ale jeśli jest, tak jak mówisz, to Bartek Udon pewnie wpisze tam Dawida Barana. A z pola czwartego, a z pola czwartego pojedzie. No wydaje mi się, że... Jak Wadas? Z pola drugiego, więc pola drugiego Wadas. Albo... Tak, z pola drugiego Wadas, raczej... a z pola czwartego Kuzber albo Baran. No tutaj ciekawy wybór, jeśli chodzi o tego rezerwowego, no wygrany mecz. Tutaj Bartek Unton widać, jaki jest pewny tego punktu bonusowego, no bo wiadomo, to jest pierwszy mecz. W tym pierwszym meczu powinno się jednak jechać po jak najwyższy wynik. No a tutaj Bartek Unton jest... Pojedzie za Patryka Kuzbera. Tak jest. Tak jest, no tutaj pewny siebie jest Bartek Unton. Nie ma co się musi dziwić, no jednak... drużyna, która jest stawiona jako ta pierwsza do awansu do MLŻ Ekstraligi. Więc tak naprawdę no nie ma co się poniekąd Bartkowi dziwić, no ale zobaczymy, żeby ta decyzja nie była zbyt pochopna. A więc bieg 15. Jacek Bemir i Edi Orzeł to ze strony gospodarzy, ze strony gości Jakub Wadas i Dawid Baran jako rezerwa zwykła za Patryka Kuzbera. Po raz pierwszy oglądamy dzisiaj Dawida Barana na torze i po raz również i ostatni. Taka nietypowa decyzja. No 37 do 47 na 10 punktów aż odskoczyła drużyna Wilków Krosnopet od tym ostatnim biegiem. No w poprzednim biegu drużynie z Krosna wystarczyłoby tak naprawdę wystarczyłoby im zdobyć 3 do 3, no ale poszli na całość i ostatecznie do mety dowożą 5 do 1. Nie będzie chyba jeszcze próbnego kółka, nie, już raczej Jakub Wadas tego próbnego kółka nie wykona. Tam jeszcze przypomina to troszeczkę, to co robi Jakub Wadas, troszeczkę przypomina takie kopanie kolejny, tak jak to robią żużlowcy w Speedwayu realnym, jak ja to nazywam. Ostatni bieg hitu kolejki. Landshut Devils, Wilki Krosno, Jacek Bemir, Jakub Wadas, Edi Orzeł, Dawid Baran. Alles gut, tym razem napisał Mikołaj Kaczmarek, więc po niemiecku, po lokalnemu. Bemir, dobry ze startu również Jakub Wadas. On wychodzi na prowadzenie ostatecznie, jak Jacek Bemir wpada na pozycję trzecią, wpada w kredę. Oj, i to jest do wykluczenia zawodnik Landshut, a więc Edi Orzeł. Edi Orzeł do wykluczenia, zdecydowanie. I sam Edi już chyba o tym wie. Nie ma ku temu żadnych wątpliwości. Wpadł w kredę. Gdyby zblokował tylko Jacka Bemira, bieg nie zostałby przerwany, ani nikt nie zostałby z tego biegu wykluczony, no ale za Jackiem Bemirem wpadł jeszcze Dawid Baran, a więc zawodnik Diabłów zostanie z tego biegu oczywiście wykluczony. Tutaj, no oj, zdecydowanie niezadowolony z przebiegu tego spotkania Edi Orzeł. No na pewno jest on jego najsłabszy mecz w tym sezonie. Zaczął fantastycznie od trójki, znowu dwójki, no i teraz 0-0 i wykluczenie. Druga faza zawodów. Ale co ciekawe, Jacek Bemir zostaje wykluczony. To akurat decyzja dla mnie co najmniej dziwna. Bo to Edi Orzeł spowodował całe to zamieszanie. I to tak, to jest prawda, że
Dawid Baran faktycznie odbił się od. Dawid Baran odbił się faktycznie od Jacka Bemira, ale według mnie w tym biegu powinien być wykluczony Eddie Orzy, bo to on spowodował całe to zamieszanie na drugim łuku. Ja może pójdę na budkę podsłuchać? Dobrze, Wojtku, idź na budkę. No i co mogę powiedzieć? No, to specyficzna decyzja, nie ma co. Ja tej sytuacji dokładnie nie widziałem, tylko tam jakiś urywek, więc też nie będę wypowiadać, zwłaszcza patrząc na to, że sędzią nie jestem oficjalnie, chociaż zdarzyło mi się niestety sędziować zawody oficjalne, to sędzią nie jestem i jak na razie się sędzią nie czuję, więc też nie czuję się dobrze wypowiadając na tematy sędziowskie. Jest tam Wojtek Mandrysz, Wojtek, który sędzią jest. Pojawi się pewnie tam za chwilę kilku jeszcze innych zawodników. Tak, jest Patryk Usber, szef sędziów, więc tym bardziej na temat regulaminu może się wypowiadać i tego, co tam się stało. Jeszcze jest Bartek Łąton, jest Jakub Wadas. No i na pewno wiemy, że zawodnik Landshut będzie wykluczony. Teraz pytanie, który, bo jak na razie, tak jak powiedział Wojtek, wykluczony kask czerwony, czyli Jacek Bemir. No ale sędzia decyzję oczywiście może zmienić, tak jak to było na przykład z kartką Jacka Bemira, która po tym pierwszym biegu chociaż została dana, po tym jakże nietypowym wyjściu z łódki podczas pierwszego łuku, przepraszam. Więc Jacek Bemir cały czas tak skupia się na nim sędzia Mikołaj Kaczmarek, na tym co robi, żeby tutaj na pewno czegoś złego nie zrobił i po prostu wszystko odbywało się zgodnie z regulaminem, zgodnie z tym, jak nakazano. Jeszcze na budce nadal te same osoby, jest Mikołaj Kaczmarek, jest Bartek Łąton, jest Patryk Kucber, więc osoby zarządzające tym wszystkim, tymi sędziami i kierownikami. Jeżeli ktoś chciałby zostać sędzią, tak jak Mikołaj Kaczmarek, czy kierownikiem, tak jak Mikołaj Kaczmarek, czy komentatorem, tak jak Wojtek Mandrysz, czy streamerem, jak najlepszy streamer sezonu Jakub Gurwisz. Tak, będę o to się cały czas o tym przypominał. No to zapraszamy sobie bardzo serdecznie na Discorda. Tam można się kandydaturę swoją zgłosić. Wraca Wojtek Mandrysz. Słyszałem, tak jest. Wojtku, jaki jest komunikat z budki? Czy komunikatu jeszcze nie ma? Dywagują kapitanowie zespołów z sędzią. Jest to raczej pokojowa rozmowa niż ten. No powiem tak, dla mnie decyzja o wykluczeniu Jacka Bemira jest wręcz kuriozalna, bo obrywa się zawodnikowi, który odbił się od zawodnika przed nim, tak, wpadł w kredę i jakby to jest nieważne. Nieważne jest to, kto pierwszy wychantor. Całe zamieszanie na to, że spowodował Eddie Orzeł. I to on powinien być z tego biegu wykluczony. No, inne zdanie ma na ten temat Mikołaj Kaczmarek. Zobaczymy, czy będzie zmiana decyzji. Podobne zdanie miał również Patryk Kuzber. No wiadomo, zawodnik. Decyzja zostaje, a więc jednak. Decyzja zostaje. No dobrze, no dla mnie to jest troszeczkę decyzja. Dobra. Znowu lekkie problemy techniczne ze strony Kuby Kurbisza. Nie wiem, w którym momencie mnie ucięło, więc powiem, że no tak jak wspomniałem, dla mnie to jest kuriozalna decyzja, no ale mimo wszystko uważam, że to troszeczkę lepiej dla zawodników w lunchu, no bo jednak ten lepszy, przynajmniej w mojej subiektywnej opinii, zawodnik zostaje na torze. Eddie Orzeł, no wiadomo, z nie do końca lepszego pola, tym bardziej, że Kuba Wadas ma otwarte tak naprawdę całe pierwsze pole i może bardzo szybko ścinać do krety, nie musi się o to obawiać. No i jeszcze może oczywiście pomóc w przyblokowaniu Ediego Orła, tak, aby Dawid Baran mógł wyjść z nim na 5-1. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w biegu 15. Tak jak wspomniałem, Jacek Bemir wykluczony przez Mikołaja Kaczmarka. No i popatrzmy, czy będziemy mieli szóste zwycięstwo z pola drugiego. Jeśli tak, to i pole pierwsze, i pole drugie będą tymi dwoma ex aequo najlepszymi. W mojej pierwszej fazie zawodów najlepsze było zdecydowanie pole pierwsze, a więc jeszcze raz Wadas, Orzeł i Dawid Baran.
poszli. Dobry strzał ze strony Ediego Orła, ale zostaje już wepchnięty za Jakuba Wadasa. No i Dawid Bara, no właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Dobrą robotę zrobił Jakub Wadas, przyblokował Ediego Orła i Dawid Baran w tym momencie jedzie tuż za nim po dwójkę z bonusem, ale wpada w kredę zawodnik. Co tu się dzieje? Wyglądało to jakby Dawid Baran wpadł jakąś kolejne. No, będzie to na pewno analizowane przez sędziego jeszcze po biegu. Ja uważam, że takie sytuacje się nie powinny od razu przerywać, dojechać bieg do końca i później sprawdzić, czy na pewno potencjalne wykluczenie zawodnika jest słuszę to jeszcze, Eddie Orzeł wpada w kredę. Tymczasem Jakub Wadas kończy swój bieg z trójeczką. Z dwójką no to dojeżdża Dawid Baran. I ostatni numer to dojeżdża Eddie Orzeł. No ale na pewno ten bieg jeszcze będzie analizowany, a więc nie wpisujcie jeszcze tego biegu do swoich programów, jeśli takowe macie. Chociaż wydaje mi się, że jestem chyba jedyną osobą na MLW, która programy drukuje. A nie, ja też mam programy. Tak? O proszę. Tak jest. Takich zawodów, nie wiem czy pamiętasz, ty albo to komentowałeś, coś na pewno robiłeś w tym meczu. Ty przyszedłeś do nas z Richardem, wtedy komentowałem mecz Bellevue Aces kontra Apator Toruń, który teraz już niestety nie istnieje. Tak, to była jeszcze chyba runda zasadnicza, albo to już były playoffy, ale nie chcę. Ja idę posłuchać na budkę. Chyba dobra. Tak, chyba coś takiego tam było, no. Dobrze, ja bym potrafił na łódkę. No i właśnie do nas. Przepraszam, bo aktualnie dostałem bardzo ważną wiadomość MLW-owską. Dobra, wraca Wojtek. Szybko. Tak jest i Wojtek, według sędziego będzie tutaj powtóreczka w dwuosobowej obsadzie, a więc Kuba Wadas kontra Eddie Orzeł. Dawid Baran wykluczony. Więc jednak klątwa rezerwy w biegu 15 Wilków Krosno pozostaje na kolejny mecz. Tak jak było w Amsterdamie, tak samo jest teraz. Zawodnik, który jako rezerwowy pojedzie, jednak nie pojedzie w tym biegu. Teraz w trochę lepszych jednak humorach wraca do parku maszyn Dawid Baran niż Marek Świderowski w meczu z Amsterdamem. Ten mecz nam się troszeczkę wydłużył. Godzina 20 minut w tym momencie wybija od startu meczu, chociaż no, ten mecz to się tak około ilu? 3-4 minutowym opóźnieniem przez problemy techniczne. MLZ TV, za które oczywiście jeszcze raz bardzo serdecznie przepraszamy, no ale jak to mawiają, złośliwość rzeczy martwych. Pojedynek 1v1 w biegu 15. Jakub Wadas kontra Eddie Orzeł. A więc na pewno będziemy mieli nieparzysty wynik. No chyba, że obaj zawodnicy jeszcze wyłapią jakieś wykluczenie. To by była naprawdę ciekawa. Ale były już takie przypadki na MLW, że był taki przypadek, nie pamiętam w jakim meczu, ale na pewno był taki przypadek, że wszyscy zawodnicy dostali wykluczenie. Albo na przykład ktoś, to było tak, że było albo było trzy wykluczenia i chyba ktoś jeszcze nie chodził uwagi na czerwoną kartkę. Tak, no to nawet Lanschut miał taką historię ze Stalem Gorzów, bieg 9, co ciekawe, ten o puchar MLW, chociaż trzy wykluczenia... To było 3-0. To było 3-0. Tak jest, a więc Wadas kontra Orzeł, bieg 15 po raz trzeci. Oj, 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 jest taśma! Jest taśma! To jest taśma! To jest taśma! To jest taśma Wadasa! Oj, oj, oj! Ale nie może jechać, co tu się stało, drodzy państwo? Co się dzieje? Co się stało? Co tutaj się stało w tym landshucie całym? Ojej, ojej, ojej. Kto mówi mu dziadek? No nie, no panie Whitesonie, tu nie ma co analizować. Chyba, że zawodnik ruszył się przed zapaleniem się zielonego światła, to wtedy ostrzeżenie. A Kuby Wadesa.
Jakub BDS. Jak ja to go nazywam. Pójdę sprawdzić jeszcze tą powtórkę. O właśnie, jeżeli tutaj naprawdę stanie się sytuacja, w której, co ciekawe, Eddie Orzeł pozostanie sam na boju. Po raz drugi w historii. Tak jest. Pamiętamy tę pierwszą kolejkę. Proszę, Wojtku. Pierwsza kolejka Landshut Devils kontra Start Gniezno. Proszę, kontra Stal Gorzów, oczywiście. Bieg 9, Eddie Orzeł pozostaje sam na placu boju, 3-0. Czy tak będzie w biegu 15, Wojtku? Tak jest, dokładnie tak będzie, a więc Eddie Orzeł pojedzie samotnie w biegu 15, a więc no, jeśli dojedzie do mety, wynik tego meczu będzie wynosił no bardzo nietypowy wynik, jeśli chodzi o WL 40-47. Postaram się ten bieg skomentować jak najbardziej emocjonująco. Ja powiem tak, Eddie, mam nadzieję, że mnie nie słyszysz, ale nie masz psychy zrobić bakrumsów dla kontentu. Nie masz psychy. I miejmy nadzieję, że jej nie masz. To samo napisał Patryk Kuzmer. Ale właśnie, przecież ten Richard Tillis może pojechać na taśmę. No dobra, to no akurat właśnie. Nie byłoby aż takie głupie. To nie byłoby aż takie głupie w sumie. A mnie się zblokowało coś na towe. Nie mogę się ruszyć, halo? Dobrze, a więc idziemy! Eddie Orzeł! Ostatni na torze w Landshut! Popatrzmy, wystartował fantastyczny start z jego strony! Bardzo ładnie się do gry Eddie Orzeł! I w tym momencie mknie po swoją kolejną trójkę w dniu dzisiejszym! Ostatni Eddie Orzeł! Cały czas na prowadzeniu! No, nie ma co się dziwić! W tym biegu zawodnik Landshut Devils rywali nie ma! Jeśli dojdzie do mety, jeśli dojedziemy do mety oczywiście w takim rezultacie, to wynik meczu będzie wynosił 40-47! Cóż za emocje! Cóż za bieg, no zdecydowanie najlepszy bieg dzisiejszych zawodów. Eddie Orzeł na prowadzeniu. Nie idzie się jak Kuwadas, bo został wykluczony. Podobnie zresztą jak Jacek Bemir i Dawid Baran. Ostatnie ogrożenie jedzie Eddie Orzeł. Pada za chwilę moment na metę. Jest na przeciwległej postaci. Ostatni łuk i Eddie Orzeł zapisuje sobie trójkę w swoim ostatnim starcie dzisiejszych zawodów. Eddie Orzeł. Po raz drugi w historii ekipy, po raz drugi w historii MLZ sam zostaje na placu boju, przywozi wynik 3-0. Bieg 9, hashtag Langor. Bieg 15, hashtag Langro. Dużo nie trzeba było zmieniać. Drodzy Państwo, zobaczmy jeszcze Wojtku przed tym, jak pójdzie na przerwę przed Big Zone, ile wygrali nasi dzisiejsi obstawiający. Nie pamiętam, co się robiło. Chyba dobrze zrobiłem. W sensie co? Uwaga, drodzy Państwo. Zajman wygrał 15 tysięcy euro. Na tych kosztowych. Swiderowski 30 750. Etylian Wedenczy 7 61 500. Eddie Orzeł, co ciekawe. Uwaga, bo to jest liczba z dużą ilością zer. 118 789 euro. Wow. Mam APW trochę mało, się, ale jednak. No. OPW 18 517. Kacperski 223 12 400. I zamknąłem co to. Dexadros 3450. Ogólnie wypłaciliśmy 260 439 dla 7 graczy. Dziękujemy wszystkim, zapraszamy bardzo serdecznie na Boatclicka. Każdy mecz, prawie oczywiście, jak czas pozwoli, jest do obstawienia. No i teraz Wojtku, powiedz dla Państwa, co teraz się stanie na naszej transmisji. Zacznijmy od tego, chciałem przypomnieć, że hazard wiąże się z ryzykiem, to po pierwsze, a po drugie za moment Big Zone, na którą Państwa oczywiście zapraszamy.
Tak jest. Witam Państwa na Mixzone, przed chwilą zapowiadanej z ekipy Landshut Devils, Richard Kierlitz. Guten Abend. I z ekipy Wilków Krosno, Patryk Kuzber. Dobry wieczór. I Bartosz Unton. Dobry wieczór. Myślałem, że go nie przedstawisz. Też tak myślałem. Zacznijmy o... Nie zapomnijmy. Właśnie, Bartku, zaczniemy od ciebie. Tutaj właśnie, tak jak wspomniałem w transmisji, twój Instagram, a więc transfery żużlowe, został partnerem pierwszej rundy cyklu Grand Prix w Auckland. Oczywiście zapraszamy na Instagrama Bartka Untona. Transfery, podłoga żużlowe, to oczywiście na Instagramie. Ale przejdźmy może do meczu. Bartek, dobry mecz w waszym wykonaniu. Landshut przez was zostało zdobyte. Z perspektywy najpierw zapytam się ciebie, twoje jako zawodnika, jak się czuje dzisiaj w torze w Landshut, bo w każdym biegu, w którym pojechałeś, no albo zdobyłeś trójkę, albo zdobyłeś bonus, więc chyba nie był to zły występ. Powiem tak, przede wszystkim jestem zadowolony z drużyny, jaki osiągnęła tutaj wynik, ale wracając do mojego indywidualnego występu, na pewno jestem zadowolony, bo szczerze, to były bardzo dobre punkty. Mogło być ich więcej, ale jestem zadowolony. Na pewno obawiałem się tego meczu. Nie chciałem nawet, powiem szczerze, gdybym miał szerszą kadrę, która mogłaby wystąpić dzisiaj w tym składzie i parę osób by mogło przyjść, to nie wiem, czy w ogóle bym się znalazł w składzie. Ale no, niektórzy zawodnicy troszeczkę też z formą nie mają ostatnio za dobrze, więc musiałem po prostu wystąpić. No a tego toru, tak jak, nie wiem, no pewnie już nikt tego nie pamięta, ale ja dobrze pamiętam, tego toru nienawidzę, tak naprawdę. Nienawidzę to jest... tego toru. Znaczy, wiem, to też pamiętaj, Bartku, proszę ci przerwę, ale pamiętaj też, Bartku, że raz rozpoczęcie sezonu geometria w Landshut się trochę zmieniła. Dokładnie, dokładnie też, to wziąłem też pod uwagę i... Wziąłem to pod uwagę i też może dlatego zdecydowałem się też tutaj dzisiaj przyjechać. Na pewno z drużyną bym był, bo powiedziałem sobie, że na każdym meczu będę tej drużyny. Bo taki jest, jestem prezesem i, no, i chcę być z moją drużyną. No i jestem zadowolony z mojego wyniku. W końcu to jako tako wyglądało. Chciałem cię zapytać właśnie o wynik drużyny tutaj, przyzwoity występ Jakuba Wadasa. No poza tym ostatnią taśmą, no to akurat, no okej, okay, takie rzeczy się zdarzają, tutaj presja zjadła kolegę, ale wydaje mi się, że cała drużyna, no może poza Danielem Wojewodą, pojechała naprawdę przyzwoity mecz. Ja powiem tak, przede wszystkim na wstępie bardzo cieszę się i pozdrawiam Jarka Lewandowskiego. Bardzo cieszę się, że wrócił dzisiaj. Wiem, że na pewno jeszcze mu jest ciężko, bo na pewno kontuzja jeszcze mu doskwiera. Ale pojechał dobry mecz, zdobył bardzo ważne punkty, nie przywiózł zera, to też jest bardzo dobry rezultat. Jestem zadowolony z całej drużyny, każdy dorzucił bardzo cenne punkty. Szkoda tutaj parę błędów, między innymi Dawida i Daniela, ale już wstępnie sobie z nimi to wyjaśniłem. No, jestem bardzo zadowolony oczywiście z tutaj, tego zawodnika, co siedzi obok mnie, Patryka. Bardzo dobry też występ. Bardzo dobry, jak na lidera przystało. Fajny też występ, no oczywiście Jakuba Wadasa oraz Kacpra Jacyka, który może i zdobył 5+2, ale to naprawdę bardzo ważne punkty. Cieszę się, że kolejny bardzo dobry występ jak na niego. No i Janek Bananowiec, także bardzo dobry występ. No a Daniel, no jestem już po kolejnych rozmowach, cieszę się, że dzisiaj dużo potrenował. Ten tor, może też te pola, może niedobrze mu się trafiły, no trudny numer miał, ale co, ważne, że zwycięstwo mojego klubu Wilki Krosno TZ i z tego się cieszę. Tak, tutaj przejdę na chwilę jeszcze do Patryka Kuzbera. Patryk, po pierwsze, cześć. Po drugie, powiedz mi, co sądzisz o decyzji wykluczenia Jacka, bo ty jako szef sędziów oczywiście, co sądzisz o decyzji wykluczenia... Przepraszam bardzo, nie mogę wytrzymać. Nie wiem, co obok was robi strafbo, ale... Gilotyną go. No już go nie ma.
No już go nie ma. No cóż. Tak. Dobra, tak poważnie. Kuba, co sądzi? Nie Kuba. Kuba to był pierwszy właściciel Rybnika, a nie obecny. Patryk, co sądzisz o decyzji wykluczenia Jacka Bemira w biegu 15? Ty jako szef wszystkich sędziów. Witam w ogóle. Tak przywitałeś ze mną kulturalnie tutaj, to również się z tobą witam. Cześć, cześć. Uważam, że z tego biegu powinien zostać wykluczony jednak Eddie Orzeł. No ale sędzia podjął taką decyzję, nie ma co się kłócić, no sędzia jest najważniejszy, nie ma co mówić. Myślę, że ta decyzja jakoś zbyt dużego wpływu na bieg nie miała, prawdę mówiąc. No, tak postanowił sędzia, no i niech tego zostanie. Tak, tutaj się chciałem zapytać o twój występ, bo wszędzie, gdzie z tobą nie rozmawiam, wszędzie podkreślasz, że wszędzie 2 i 3 to są objawy braku formy? Tak, uważam, że w sumie moja forma na pewno nie jest taką formą ekstraligową, że w ekstralidze bym sobie za dobrze nie poradził raczej. Ale w pierwszej lidze, jak widać, no, ta forma nie jest taka tragiczna na tle zawodników pierwszoligowych. Nie ma co mówić też, że podczas jednego biegu jak wpłynę mi się otworzył, przez co niestety zdobyłem mniej punktów niż planowałem. No ale dzieje się tak, żyje się dalej, no trzeba się przygotować do kolejnego meczu. A teraz mamy tydzień przerwy. Tak, w końcu to wasza zasłużona przerwa. Ta akurat wam wypadła na kolejkę piątą. Po tej piątej kolejce będziecie podejmowali na własnym obiekcie w Krośnie TT Wilki Krosno. Polonie Bydgoszcz oczywiście. Patryku, chciałem ciebie zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo to w sumie a propos Wilków Krosno i Rybnika, z którego pochodzisz. Jakie są twoje postrzeżenia po dzisiejszym sparingu Wilków Krosno i właśnie Rowu Rybnik? Oczywiście mówię tu o żużlu realnym, jak ja to nazywam. No to sądzę, że nie ma co się załamywać ani podpalać się żadnym wynikiem. Nasi zawodnicy jechali, nasz klub jechał z juniorami, więc to. Moim zdaniem, no zobaczymy, jak będzie u nas, nie? U nas mecz wszystko wyjaśni. I też chciałbym w sumie tak ci powiedzieć, że to jest MLŻ i tu gadamy o MLŻ-cie. Nie tylko. Piturę pytałem o hokej, więc ja mogę zapytać o w ogóle realny. Dobra. Bo czemuż by nie? Dobrze, przejdźmy teraz do... Tymczasem ja pytający się o śniadania. Tak, dokładnie. Ale to ty, nie? No. To on może, a ja nie, taki jesteś, super, dzięki ci Patryk, jesteś wspaniałym człowiekiem. Dobrze, Ryszardzie, to już mówię o tym. Mogę coś powiedzieć jeszcze? No możesz. Chciałbym powiedzieć, że Ryszard Tylic jest bardzo niekulturalny, ponieważ mówiąc do niego na budce, niestety budkę opuścił i mi się wtedy bardzo smutno zrobiło. A to ja ci wytłumaczę dlaczego, żeby tutaj nie siać wątpliwości, mogę też podać rękę na zgodę potem. Generalnie to miałem cię ustawionego, szczerze ci powiem, absolutnie. Po prostu nawet teraz na Mixonie zobaczyłem, że mam cię po prostu za cicho i jak był jeszcze Bartek, jeszcze inni tam ludzie się przekrzykiwali, to po prostu cię nie usłyszałem, mówię ci absolutnie szczerze. Przepraszam cię Patryku, nie chciałem tego zrobić, także ręka na zgodę. Przepraszam ci, tak. No ale oczywiście wiadomo, ja też nigdy, że to powiem, mądrzejszy od papieża nie chcę być, no i ja mogę swoje decyzje mówić, ale wiadomo, sędzia tutaj, jak sam powiedziałeś, ma największe, powiedziałem, że pole do popisu, także sorki. Nic się nie stało. Już. Właśnie. Tak jest. No to oczywiście MLW łączy niedzieli, pamiętajmy o tym zawsze i wszędzie. Zapytaj się Polonii. Zostawmy to. Może nie zmieniajmy tematu. Richard, tak. Powiedz mi. Mówię to na transmisji, może ty mi to troszeczkę wytłumaczysz. Pamiętaj tak, w mojej opinii poniekąd błędem było to, że wystawiłeś w biegu 12. Jego Orła i później z RTK go nie wystawiłeś. No oczywiście moja subiektywna opinia. Możesz ją teraz wybronić, jak ty argumentowałeś tą decyzję. Wiesz co? Akurat powiem ci tutaj między nami, że generalnie Eddie powiem, tak sobie zapisałem wcześniej, tak chciałem być mądrzejszy, ale czasu nie starczyło, żeby to powiedzieć moim kolegom, że zapisałem sobie wcześniej ZZ-ki jakieś potencjalne i myślałem, że Eddie pojedzie z drugiego biegu, ale się potoczyły inne sprawy, dałem Michałowi szansę, no i jak się okazało, wykorzystają w pełni dobrze. Co do Bemira z RT, się dziwiłeś, ale ja ci tutaj powiem, że motywowałem tę decyzję tym, jak Jacek startuje i jaki ma dojazd z pierwszego pola, bo nawet i z trzeciego, bo sam zobaczysz, że poprzednie dwa wyścigi, czyli 12 i 10, to były biegi, w których Bemir
zrobił trójkę przy dobrym starcie i trzymaniu kredy. I tę decyzję właśnie tak zmotywowałem, bo zobaczyłem, jak na torze radzi sobie Jacek z pól wewnętrznych, a że Bartka lagowało, to trzeba było zrobić RT. Z tego właśnie względu zdecydowałem się na Jacka, a nie Ediego, zwłaszcza że Edi po zewnętrzne jeździć umie, co też wydaje mi się, że byłoby tutaj lepszą opcją. Czy Edi byłby lepszą opcją na bieg 13? No teraz możemy tylko dywagować, ale wydaje mi się, że na ten moment, na ten czas lepiej było wpuścić Jacka. Nie tylko przez wzgląd punktacji, no bo punktacja punktacją, ale ja też nie patrzę tylko na punktację, bo czasami niektórzy patrzą na punktację i wychodzi później jak wychodzi, że no tam jest 2-1 i wychodzi jak wychodzi, a potem okazuje się, że ten, który ma 2-1, no tu jest same 0, a ten, który dostał jakieś 0-1, później się odratowuje. Nie możemy przewidzieć tego, jak to będzie wyglądało. Dlatego też wolałem wpuścić Bemira, bo widziałem, jak jest nastawiony, widziałem też jego walkę, czy zaszacunek do Ediego, bo Edi też był fajnie nastawiony dzisiaj, ale no mówię, bardziej przez wzgląd na to, że było to pole pierwsze, postawiłem na Jacka, a nie Ediego. Potem zrobiłem RT. Nawet mówiłem między wierszami, że może lepiej było Parca wpuścić za Bonera w 14. I nawet kazałem czekać Mikołajowi, żeby tutaj jeszcze decyzję nie podjął, ale Bonner stwierdził, że to dźwignie. No jak się skończyło, to wszyscy widzieliśmy. Tak, brakowało mi się w waszym składzie Olkauntona. Mogliśmy mieć na to, że dzisiaj Bratobulić czy pojedynek, no ale tak, to niestety nie doszło. Powiedz mi, czy uważasz, że gdyby Olek pojechał w dzisiejszym meczu, to na pewno zapisalibyście sobie do dorobku dzisiaj 2 punkty? Bo patrząc się na to, że tak naprawdę no, cała drużyna, no wiadomo, był Bartek Krawicki, który miał problemy, był Bartek Świder, który, no powiedzmy sobie to szczerze, on jest po prostu naszym takim adeptem, bo to się uczy dopiero MLZ-a. I czy po prostu, czy brak Olkauntona nie zaważył szczególnie na dzisiejszym wyniku? Ja mogę tylko rozłożyć ręce. Jakby możemy tylko teraz sobie gdybać, no oczywiście, gdybym powiedział, że nie wiem, Olek Unton za no, Bartika pojechał, to by była inna historia. Znaczy, no niestety z Olkiem jest taka sytuacja, że mu się komputer zepsuł. Nie wiem, z czego to wynika, bo jego zdaniem, czy jego zdaniem, po prostu jest to komputer chyba kogoś innego niż jego, z tego, co mi właśnie pisał. No może, to może, trochę ci przerwę, ale to może ja właśnie... Ja mu rozwalił, pozdrawiam. To może właśnie... To były Didosy. Tak, a to może właśnie, przepraszam, że ci Ryszardzie przerwę, ale właśnie może jest to Bartek, to może właśnie Bartek to jakoś sprostuje. Czy Bartka z nami nie ma? Może przyjdzie właśnie teraz brata odgarnia. Z tego co widzę, to bardzo zmotywany siedzi. Aha, no to śmiesznie. Znaczy no, to wracając jeszcze do tematu, czy z tego sorry. Co wiem to... Z nie tego co wiem to... Okej, okay, sorry. No, mów. Nie wiem czemu Sorki, nie wiem czemu zostałem zmotywowany. Znaczy nie wiem czemu byłem zmotywany. Sytuacja jest taka, że przede wszystkim rozwaliłem mu komputer. Oczywiście żart. Coś tam, jakiś problem wystąpił, nie wiem dokładnie jaki. A druga sprawa to tak jak chyba pisał, nie wiem czy pisał czy nie, do kapitana. Mój brat wrócił do treningu w piłce nożnej i też ciężko mu będzie teraz przede wszystkim znaleźć jakiś termin, ponieważ trenuje od poniedziałku do piątku chyba. No wiemy jak jest z weekendami, no też my jako z rodziny dużo wyjeżdżamy, czy to do wujka, czy gdzieś, no to też w sumie jest problem. No i w sumie no tyle, no nie wiem ogólnie co więcej powiedzieć, przecież szkoda, no mógł być ten bratobójczy pojedynek, szkoda, no sam... No nawet nie, no mów. Ulewam, no i fajna by była jeszcze większa rywalizacja, bo myślę, że mój brat też by tutaj dorzucił. Chociaż też z drugiej strony nie wiemy, jakby się spisał, bo jeszcze na tym to, że nie pojechał żadnego spotkania. Nie no wiem, tego też jest chyba to, co nie? Sparingów raczej nie robiliśmy, ale no, prawda jest taka, że raczej woleliśmy świeżość, plus też fakt tego, że dużo osób wyjeżdżało na święta, no to siłą rzeczy sprawiło, że sparingów robić nie możemy, ale wrócę do tematu. No, na pewno Olka no, trochę mnie zasmuciła ta informacja, mówiąc szczerze. Bo nie ma co ukrywać, że no Edi też musi się zająć czymś innym niż MLZ. W sensie chyba z tego co kojarzę, to do maja go nie będzie, także musimy też niestety sobie radzić w Amsterdamie, chociażby ten mecz będzie chyba najbardziej istotny wśród tych, które mamy za chwil kilka. No na pewno będzie trzeba jakoś te dziury załatać. Szkoda, no ale wiadomo, tutaj nie będę, że to powiem,
komuś psuł planów na życie, tak? Więc tutaj, tutaj ten. Ale co chciałem rzec, nie skłamać, to jeszcze odnośnie Olka Untona. No, wiadomo, trochę szkoda, że mam kontrakt z nim do 9 kolejki, bo co by było, gdyby było dłuższe, no ale nie ma co też ukrywać, bo już chciałem wrócić do tego wątku. No, nie ma co ukrywać, że z Olkiem rozmawiałem przed zawiązaniem kontraktu, że fajnie by było, gdyby z Krasem jechał, bo generalnie na początku miała być tak zwana klauzula strachu, że Olek ma nie jechać w meczu z Krosnem, ale powiedziałem mu tak między wierszami, że fajnie by było zobaczyć taki bratobójczy pojedynek, też przez wzgląd na no, pewne plotki, tak? No bo tak. Nie ma co ukrywać, że pewne plotki są, że ty i Bartek to jedziecie z tych samych, czy ty i Olek jedziecie z tych samych kont, no, ale rozmawiałem z Olkiem, no ty tak dziecinnie nie brzmisz, tak? Więc bardzo totalnie. W sumie jak już tak rozmawiamy o tym, to chciałem tutaj jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, bo był ze mną też wtedy Patryk Kuzber. On już może nie pamięta, ale pierwsze DMPJ mojego brata ja sędziowałem. Ja sędziowałem, wtedy był Patryk Kuzber ze mną na budce. Nie wiem dlaczego, ale był. A to nie było tak, że Fejra był kierownikiem wtedy? Nie pamiętam, kto był kierownikiem, ale wiem, że ja sędziowałem to na pewno te DMPJ, a mój brat jechał jako zawodnik naszej szkółki. Nawet dobrze, nie wiem, tam 4 punkty zdobył. No ale jeszcze wracając, też tutaj chciałbym, bo chcę być sprawiedliwy i chcę mówić tutaj też. Moderacja o tym wiedziała, zaznaczam, Krzysztof Forys o tym wiedział. Na początku to prawda była, że my z bratem jechaliśmy na jednym komputerze. Mhm. Ponieważ no nie mieliśmy. Co prawda no jest jeszcze jeden taki, teraz my dwa, ale no ten jeden to taki gracz, że raczej myślę, że no nie pojeździłby sobie nikt na nim. No a teraz mamy dwa, no ale tak jak mówię, no coś tutaj, ja jadę akurat na swoim, a mój brat coś, wtedy jeździliśmy na mojego brata komputerze. No a teraz coś mu się stało z komputerem. No ja bym chciał potwierdzić te słowa i wydaje mi się, że wtedy byłem na budce z powodu, albo że to był twój pierwszy mecz, który sędziowałeś, bądź kierownik jakiś był nowy. Ale to dokładnie nie pamiętam. Tak, właśnie prostował na czacie Max Fejra, że tak, to on wtedy kierownikował. No, no, możliwe. Tak, stało wtedy egzamin. Było, tak, no. Tak, tak jest. Dobrze. Świder, śmieszek. Nawet nie wiem w sumie, kurczę, czy to nie był ostatni event przed zamknięciem serwera z powodu pierwszego bana. Nawet klika. Oj, nie pamiętam. Szczerze tego nie pamiętam. W każdym razie, panowie, tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo. Ja muszę na moment odejść od komputera, także Maria, nie ja, oddaję tobie głos. Dawaj, Marian. Po pierwsze, chciałem, żebyś odpowiedział mi na pytanie na czacie w Minecrafcie. Po drugie, witam państwa bardzo serdecznie po tej jakże długiej przerwie. No i zabrał mi Wojtek najlepsze pytanie, jakie chciałem wam zadać, ale nie zabrał mi pytania do Richarda Tysa, chyba ja nie słyszałem tego. Richardzie, pytałem cię o tym przed streamem, pytałem coś na wizji. Dlaczego w biegu 15 Edi Orzeł nie dotknął taśmy i nie pojechałeś? No, kusiło, ale też prawdę mówiąc, już mówiłem o tym wcześniej, Edi o tym pisał, jeszcze przed meczem po meczu z Gwardią, że no przez wzgląd na swoje obowiązki raczej będzie robił przerwę, więc chciałem, żeby on to potraktował po prostu jako takie 4 kółka, powiedziałbym, że popisowe przed sporo licznie zgromadzoną widownią, także naprawdę dzięki Edi za wszystko, co robiłeś. Oj, ktoś mi mikrofon zrąbał, także możecie mi dać główkę? Jesteśmy na żywo, panowie, w telewizji, o. Dziękuję, Patryk. Może być taka. Nie, już zostawcie. Ja też przechylony jestem, także wiecie. Ale wracając do tego, co powiedziałem, no to Edi się pożegnał. Dał sobie jeszcze okazję na tym kuriozalnym biegu pożegnać się z kibicami. Chciał chyba zrobić rekord toru. Nie wyszło, no ale i tak czas naprawdę chyba najlepszy w tym meczu, z tego co kojarzę, 4.7.4.0. Także no o czymś to chyba, nie, w szóstym biegu miał lepszy, ale no nie zmienia to faktu, że dzisiaj Edi no pokazał, że naprawdę dziura po nim będzie no takim prostu wielkim kraterem, który trzeba będzie jakoś załatać taśmą i tytkami. No coś musimy wymyślić po prostu. No, następne mecze raczej za bardzo męczące nie będą, chociaż wiadomo, rywala żadnego nie lekceważymy. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że Motors Ubica raczej mocnym rywalem jak Krosno nie jest. No Amsterdam będzie chyba takim najbardziej znamiennym. No i tu będzie na pewno pełna moc do wykorzystania. No ale powiem tak, no zobaczymy, jak to będzie wszystko
wyglądało. No dzięki Edi za wszystko. Mam nadzieję, że wrócisz po maju, po tym całym rozgardiaszu maturalnym. Wiem, jak to jest, przeżywałem to. Sam też musiałem przerwać wiele obowiązków na naukę, w cudzysłowie. Także wiem, z czego to wynika i naprawdę sporo musiałem później w drugiej szkole, bo miałem jeszcze dwie szkoły nadrabiać, także rozumiem cię, Edi, doskonale. No i co do tego 15 wyścigu, no mówię, gdzieś tam tliła się w głowie taka narracja, że może jeszcze też pojadę i 3 punkty załapię, no ale nie chciałem kraść show Ediemu i niech Edi też chciał być uczciwy i do końca pojechać, także dobrze, że to się wydarzyło. No dobrze, to Ediemu życzymy powodzenia na maturę, bo to słyszałem chyba dobrze to z tego powodu. No dobrze, no to teraz idziemy do zwycięzców. Dziękujemy tobie, Richardzie, jak na razie. Do Bartka Antona, 2 pytania do Bartka Antona. Mógłbym ci zadać pytanie, dlaczego Marek Świdorowski nie pojechał i czy zrobiłby lepsze punkty, ale tego nie zadam, przez to, że to nie jest... Dostałeś kurzelalną czerwoną kartkę, tak? Tak, nie chcę do tego wracać. No, dobrze, dziękuję. Dobra. Po pierwsze pytanie tutaj z dzisiejszego meczu. Jak ty się ogólnie czułeś na tym torze w Landshut w nowych barwach? No bo pamiętamy przecież tutaj w WTS-ie jeszcze jeździłeś, no a teraz nowy tor, nowy ty, nowa drużyna. Jak się tutaj wracało do Bawarii? No tak jak mówiłem wcześniej, no wspomnienia nie są może dobre. Oczywiście wygrywaliśmy wtedy spotkania, więc na pewno troszeczkę to mi pomogło, że w miarę te spotkania są dobre w mojej pamięci, w miarę. Przyjechało mi się tutaj fajnie, bo czułem, że to będzie fajna rywalizacja, stres, troszeczkę się mega stresowałem przed tym meczem. No i fajnie było znowu się pościgać z chłopakami z Landshut. No co prawda dużo nowych twarzy, ale fajnie było spotkać się znowu z chłopakami. A mogę zadać Ci pytanie jedno do Ciebie, Bartku? No, zgryźliwe to będzie, wiem, ale który tor był bardziej wymagający? Ten stary czy ten obecny? Jakby lepiej mi się jechało na torze dzisiejszym, który jest obecny. Tak mi. Czyli tamten był bardziej wymagający. Ten był dla mnie bardziej trudniejszy. Wiesz, może wtedy po prostu też wracałem trochę po zawieszeniu, więc też mogłoby mieć ciężej, bo pamiętam, że jeden mecz z wami miałem... Od razu po zawieszeniu, więc też może było to dużo zaważyć. To chyba po playoffach mówiłeś. Tak gdzieś jeszcze. To też, no. Ten na pewno dla mnie był łatwiejszy. Tak się wtrącę jeszcze. Dobra. Moim zdaniem ten tor jest banalny. Rysiu, myślałem, że postaracie się bardziej. No to dostrzegł za pretensje na mnie. W sensie wyjechałem na próbę toru, zrobiłem po okrążenia i... żeby to rozmieniał. Zrobiłem po okrążenia i powiedziałem już, że jest banalny, no. Tak się... Landshut wjeżdża z koparami. Spodziewałem się czegoś naprawdę cięższego, ale tutaj Kreda w sensie... Mówię, pretensje mało, to strzelca, nie do mnie. Strasznie mało Blue Ice'a na prostych, przez co w ogóle Wuki tak się banalnie wchodzi, że... No, że jest banalny po prostu torek. No. Dobra, a i to pytanko jeszcze jedno. Dobra, będzie ostatnie pytanie. Wiemy tylko, że w tym momencie strzelec już dostał 8 telefonów od Richarda. Pytaniem, czy jest w stanie zmienić ten tor. Pytanie do Bartka Antona. Jak już tutaj pytaliśmy Patryka Kuzbera, to zapytamy też Bartka Antona na temat sparingu w IRL. Pytanie, ale wolę też zapytać tutaj na wizji, bo wiem, że mamy tutaj dużo osób z Częstochowy, to też lubię też tak zachęcić wszystkich do odpowiedzi. Chłe. Dobra, pomijmy ten temat. Mi się wydaje, że tutaj akurat rozmawiam z Ostrowiakiem, więc wolałbym tutaj nie wchodzić na te tematy. Ogólnie powiem tak, przede wszystkim... Dobra, a to mogę... Dobra, inne pytanie się zadam. To ja mogę zadać pytanie. Jechaliśmy juniorami, pozdro. Dobra, jak ci się jak na razie podoba forma zawodników Włókniarza w takim razie? Jak nie chcesz... A, forma Włókniarza? No, Sebastian Pszczelarz bardzo ładnie jedzie. Bartłomiej Kamiński też wydaje mi się, że dobrze sobie radzi. Troszeczkę słabsza forma Jakuba Strzałka, ale myślę, że poprawi się, bo jednak to jest były owner. Kto tam mamy? Mamy Bastiana Lamona, mam nadzieję, że też jego forma będzie zwyżkować. Adrian Frankowski wrócił po zawieszeniu, widać też u niego dobrą dyspozycję.
Reszta zawodników nie znam, no. Jest też tam taki Maksym Drabik, który próbuje coś szarpać, no ale coś mi nie wychodzi. Maksym, właśnie co sądzisz o Drabiku? Nie no, Maksiu to jest mój idol, kocham go. Nie no, tak na serio, no to są sparingi, panowie. A tutaj jest MSZ, rozmawiamy o MSZ-cie, a sparingi... To są sparingi, no. Wiemy wszyscy, jak było to rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu. To są sparingi. My te, a w ogóle się testują. Zdobył mistrza od którego dobra. Roku? Dobra, a Rybnik siedzi w pierwszej lidze od którego dobra, roku? Dobra. Kończymy, Od 2021. Dobra, już kończymy to, bo możemy tutaj dojść do jakże dziwnych tematów. Wojtku, chciałeś zadać pytanie, ale niestety nie ma już czasu, już czas nas goni, zatem dziękujemy. Tak, pozdrowianka, zatem dziękujemy. Byli dla Państwa, dla nas z drużyny dzisiaj przegranej, ale domowej, z Landshut Devils. Richard był dla nas. Tak, jeszcze informacja, dosłownie jedna chwila. Jest Liga CS2, zapraszamy, Papież Cup, można dołączyć. Szybkie ogłoszenie, dzięki. Tak. Polecam, Wojciech Mandrysz. Oprócz tego Patryk Kuzber, Wilki Krosno. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam kolega Wojtka. Dobra, i Bartosz. Jeszcze czekajcie chwila. Dziękuję wszystkim. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie. Zapraszam na pierwszą rundę Grand Prix w Auckland TZ. Zdro. Dobrze. My teraz wynosimy się, miejmy nadzieję, że jak najkrótszą przerwę i podsumowujemy sobie do dzisiaj, bo dużo się działo, ale niestety mało mijanek. Świder kończy. Teraz będzie speedrun podsumowania wyników obydwu zespołów. Wilka Krosno, Jakub Wada z punktów 9 plus 2 bonusami. Jakub Banowiec 7 punktów, Jarek Kramadowski punktów 7, Daniel Wojewoda punktów 2 z 1 bonusem, Patryk Kuzber punktów 10, jak Kacper Jacek, wicekapitan punktów 5 z 2 bonusami, Bartosz Unton 7 punktów z 3 bonusami, Dawid Barra w jednym starcie punktów 0. Przestawał się na ten Landshut. Czy Wojtek Mandrysz jest Eminemem Pensji Polski? Nie wiem, choć się domyślam. Dziewiątka Jacek Bemir to papież Kaplancu Davis, punktów 10. Dziesiątka Bartek Krawicki, punktów 2 w 4 startach. Eddie Orzeł, 11, punktów 13 w 7 startach. Dwunastka Mariusz Bonner, 6 punktów w 5 startach. Michał Czukowski z numerem 13, 8 punktów w 5 startach. Sebastian Głuczowski dzisiaj jako zawstęsło zawodnika. Z 15 startował Bartosz Świder, 1 punkt w 4 startach. I Richard Indic, kapitan rezerwowy, dzisiaj nie wystartował. Dziękujemy Państwu, ale jeszcze jedna rzecz. Wojtek mu powie o tabeli. Nie! Terminarzu. A nie powie niestety Państwu, ale ja muszę powiedzieć. Spieszymy się, obaj dziękuję Państwu za oglądanie. Dziękuję Państwu za oglądanie. Wojciech Mandrysz, Maria Świdrowski. Dobranoc. Dobranoc. Zapraszamy na Discorda.